Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam Państwa serdecznie w Senacie. Witam zaproszonych gości i witam senatorów przybyłych. Jak zwykle na tego typu posiedzenia zapraszamy przedstawicieli ministerstwa. Wczoraj Pan wiceminister Lewandowski potwierdzał, dzisiaj odwołał, także nie będzie pana wiceministra kultury i dziedzictwa. Witam pana Juliusza Brauna z Rady Mediów Narodowych. Jest to jedyny przedstawiciel Rady Mediów Narodowych. Cała Rada została zaproszona z panem Czabańskim na czele. Zaprosiliśmy również Państwa z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Też niestety odwołali wizytę na dzisiejszej komisji. Chociaż pragnę przypomnieć Państwu, że wszystkie organy, ministrowie, przedstawiciele Rady Ministrów państwowych i samorządowych organów zgodnie z artykułem 60 ust. 3 regulaminu Senatu są zobowiązani do czynnego udziału w posiedzeniach komisji, a także podobnie mówi ustawa z 96 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która w artykule 16 ust. 2 nakłada na członków Rady Ministrów i innych przedstawicieli i innych organów obowiązek przedstawiania informacji, wyjaśnień i uczestniczenia w komisjach w swoim zakresie. Także bardzo żałuję, że nie ma przedstawicieli Rady Mediów Narodowych, nie ma też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to Krajowa Rada ma stać na czele, ma bronić wolności mediów między innymi i to są jej obowiązki i zadania. Także brak tego konstytucyjnego organu martwi mnie. Przyznam, że jestem zdziwiona, zwłaszcza, że ta rada jest różnorodna, bo jest wybierana politycznie, ale też na przykład pan prezydent tam proponuje swoich członków. Witam serdecznie Państwa, przedstawicieli Polskiego Radia, panią Agnieszkę Kamińską, prezesa zarządu, redaktora naczelnego oraz pana Tomasza Kowalczewskiego, redaktora naczelnego programu trzeciego. Witam pana Seweryna Blumsteina, prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego. Witam pana Jana Ordyńskiego, który jest członkiem Rady Polskiego Radia. Rady Programowej, tak. Zastępca przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Radia. Witam serdecznie dziennikarzy byłych i obecnych trójki. Pana Michała Nogasia, obecnie dziennikarza Gazety Wyborczej. Panią Agnieszkę Szydłowską, dziennikarza Trójki. Pana Bartosza Gila, również dziennikarza Trójki. I witam pana Ernesta Zozunia, który reprezentuje Związek Zawodowy Dziennikarzy Programu Trzeciego. Witam serdecznie. Jest z nami też pan Maciej Telec, główny legislator w Biurze Legislacyjnym, pani Anna Gmaj, reprezentują Senat i Kancelarię Senatu. Witam serdecznie panią marszałek, pana marszałka. Witam wszystkich obecnych tutaj senatorów. Witam także posłów na Sejm. Witam serdecznie panią poseł Iwonę Śledzińską-Katarasińską i pana Tomasza Zimocha, posłów, którzy członków Komisji Kultury Sejmowej, jak rozumiem. Szanowni Państwo,
To spotkanie jest zupełnie wyjątkowe. My już nieraz na posiedzeniach Komisji Kultury zajmowaliśmy się sprawami mediów. Bardzo często dyskutujemy o mediach przy sprawozdaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wtedy dyskutujemy też czasami o radiu. Najczęściej jednak przedmiotem naszych dyskusji do tej pory była telewizja i odbyliśmy nie tak dawno takie duże spotkanie poświęcone telewizji i tego, jak wygląda w tej chwili kwestia wolności mediów w Polsce, jak wygląda kwestia też pewnych powinności medialnych. I powiem szczerze, że nie myślałam, że będziemy się specjalnie spotykali w sprawie Trójki, w sprawie Polskiego Radia. Oczywiście od kilku lat mamy taką sytuację w Polskim Radiu, że dzieją się tam różne rzeczy. To nie w tej chwili spotykamy się tam z problemem, ale to, że ten problem i ta sytuacja zdarzyła się teraz właśnie w takim momencie, myślę, że było zdumiewające nie tylko dla mnie, ale też dla wielu obserwatorów życia politycznego w Polsce, dlatego że zrobienie tego typu konfliktu tuż przed wyborami nie służy chyba nikomu, tak mi się wydaje, a już na pewno nie służy Polskiemu Radiu i opinii o tym radiu. Trójka zawsze była taką enklawą kultury, enklawą dobrego smaku i to dla wielu pokoleń. I dzisiaj zbulwersowani tą całą sytuacją postanowiliśmy zaprosić Państwa tutaj i poprosić o przedstawienie racji z jednej i z drugiej strony, tak jak to zwykle czynimy w Senacie, to znaczy w spokojnej atmosferze bez jakichś ataków politycznych i tak dalej. Po prostu rozmawiamy o niewątpliwym problemie, który się wydarzył w Polskim Radio. I myślę, że Senat jest takim dobrym miejscem do dyskusji, a jednocześnie będzie nam dobrze porozmawiać nie tylko o sprawach, które dotyczą bezpośrednio tego, co się stało w redakcji Trójki, ale dotyczą też zwolnień pracowników, dotyczą też czegoś, co bym nazwała poczuciem smaku i czegoś, o czym chciałabym powiedzieć, to pewna adekwatność i stosowność działań, które się odbywają w Polskim Radio, do tego, co się tam w ogóle dzieje. Mówię o tej stosowności i adekwatności działań dyrekcji Polskiego Radia, ponieważ wydaje mi się, że tutaj możemy to ocenić jak najgorzej i to myślę, że ta adekwatność i stosowność, czy jej brak po prostu, budzi największe niepokoje i kontrowersje. To, o czym chciałam też powiedzieć, że jesteśmy tutaj w tak licznym gronie też dlatego, że miliony Polaków, miliony po prostu i to wszystkich pokoleń, które sobie przypominamy, jest Trójką od lat. I myślę, że traktuję tę Trójkę jako swoje ulubione radio. I jeżeli myślimy, czym jest radio, to przypominam, że radio to nie są budynki, to nie jest dyrekcja, to nie są nawet mikrofony, to wszystko radio to są dziennikarze. Tak, i słuchacze, którzy są po drugiej stronie, ale o słuchaczach zaraz powiem, ale radio to są dziennikarze i to jest, i bez dziennikarzy nie ma radia. I to nie jest tak, że podziękujemy niektórym osobom i w to miejsce zatrudnimy innych i będzie to znakomite radio. Nie, tak nie będzie i wiemy dobrze, że tak ta postępująca sytuacja w Trójce jest dowodem na to, że tam, gdzie dzieje się coraz gorzej, wreszcie dochodzi do czegoś, co byśmy nazwali w tej chwili dopełnieniem się czary goryczy i sytuacją, kiedy kolejni dziennikarze codziennie obserwujemy, odchodzą z Polskiego Radia.
Ja pozwolę sobie przeczytać listę. Poprosiłam o listę dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia, których wyrzucono albo sami odeszli z rozgłośni w ostatnich 3 latach. Artur Andrus, Łukasz Błąd, Maja Borkowska, Anna Burzyńska, Dariusz Bugalski, Bartek Chaciński, Jan Chojnacki, Grzegorz Drymer, Benjamin Filip, Anna Gacek, Michał Gąsiorowski, Marcin Gutowski, Filip Jaślar, Magda Jeton, Piotr Kaczkowski, Robert Kantrajt, Anna Krakowska, Gaba Kulka, Damian Kwiek, Marcin Kydryński, Tomasz Ławnicki, Wojciech Mann, Piotr Mec, Grażyna Mędrzycka-Gęsicka, Joanna Mielewczyk, Radosław Mróz, Michał Nogaś, Marek Niedźwiecki, Artur Orzech, Jerzy Owsiak, Antoni Piekut, Grzegorz Połateński, Dariusz Rosiak, Tomasz Rożek, Magdalena Skajewska, Jerzy Sosnowski, Małgorzata Spór, Marek Starzyk, Piotr Stelmach, Monika Słukowska, Hirek Wrona, Krzysztof Szubzda, Agnieszka Szydłowska, Wojciech Szymański, Marcin Zaborski, Wojciech Zimiński. Szanowni Państwo, myślę, że większość z nas rozpoznaje większość albo wszystkie z tych nazwisk, które tutaj wyczytałam. I myślę, że to świadczy o tym, jak bardzo źle się dzieje w tej chwili w Trójce i jak ważne jest to, żeby spróbować w tej chwili rozmawiać, być może posłuchać jakichś wyjaśnień, bo mam nadzieję, że nie patrzę na dyrekcję, mam nadzieję, że nie eskalację tego konfliktu, który się zdarzył w Trójce. Myślę, że wyciągniemy sami wnioski, czy cokolwiek jeszcze da się naprawić. Te wszystkie nazwiska dziennikarzy, które wyczytałam, bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście, że kilku dziennikarzy dzisiaj zaszczyciło nas swoją obecnością. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Państwa są w bardzo trudnej sytuacji w trakcie wypowiedzeń lub też zupełnie poza firmą, poza Trójką. Także będziemy chętnie wysłuchamy Państwa głosu, ale na samym początku chciałabym oddać głos kierownictwu dyrekcji Polskiego Radia i poprosić o przedstawienie sytuacji, jak to z Państwa punktu widzenia wygląda w tej chwili. Pani dyrektor, bardzo proszę. Bardzo, bardzo dziękuję Senatowi za zaproszenie tutaj. Dzięki temu będziemy mogli też pokazać pewne rzeczy, nasz punkt widzenia. Jak widzę, komisja jest... Ale dobrze, zostawię skład poza. Bardzo dziękuję. Oczywiście chętnie przedstawimy wyjaśnienia. Oczywiście te rzeczy, które będziemy mogli Państwu wyjaśnić na tym etapie, to oczywiście wyjaśnimy. Pani przeczytała nazwiska, które odeszły. Bliżej mikrofon. Pani odczytała nazwiska dziennikarzy. Niektóre z nich ja kojarzę, że pracują. Znaczy Magdalena Skajewska pracuje w Jedynce. Jest zatrudniona. Tam jeszcze pani Gęsicka pracuje w PR24. Więc to nie do końca tak jest, że nie pracują, ale to są część z tych nazwisk, ale proszę wybaczyć, mogę dokończyć? Część z tych nazwisk albo odeszła, albo złożyła wypowiedzenie, albo została zwolniona przez, jak pani powiedziała, wiele przez ostatnie 3 lata, więc proszę wybaczyć, nie wszystkie kojarzę i nie znam okoliczności co do reszty. Co do ostatnich części nazwisk, które ostatnio słyszeliśmy, te osoby złożyły wypowiedzenia same. Nie zostały zmuszone, nie zostały zwolnione, podejmowały same decyzje, więc bardzo proszę też nie mówić, że zostały zwolnione, bo jest to nieprawdą. Natomiast oczywiście
Ja rozumiem, że Państwo o sytuacji w Trójce chcą rozmawiać. No, myślę, że tutaj też obecny dyrektor Tomasz Kowalczewski z tego środowiska wiele rzeczy będzie mógł Państwu powiedzieć. Część rzeczy zapewne, o których Państwo słyszeli, nieprawidłowości, które, o których się dowiedziałam i które wyszły, są w trakcie kontroli i audytu. O wielu rzeczach w tej chwili nie będę też mogła mówić z racji tego, że nie powinnam. Ale rozumiem, że możemy liczyć na merytoryczną, spokojną dyskusję, bo tak jak powiedziałam, widzę, że skład zaproszonych osób jest, no powiedziałabym, dość nieproporcjonalny. Ale to bardzo proszę, dziękuję. Przepraszam, bo może odpowiem w jaki sposób jest nieproporcjonalny skład. No to nie jest nasza wina, zaprosiliśmy na przykład Krajową Radę. Nie, naturalnie, oczywiście, ale to jest moje stwierdzenie. To została zaproszona cała Komisja Kultury, także nie, to nie jest uwaga pani sprecyzowała, bo gdzieś mówi pan, o co chodzi. Czego się pani spodziewała, o co chodzi, dlaczego ten skład pani nie odpowiada? Nie, no widzę, że to są osoby związane z Trójką, które właśnie albo odeszły, albo złożyły wypowiedzenia, więc rozumiem, że z pewnym poczuciem żalu, ale bardzo proszę, my nie chcemy żadnego konfliktu. Tak jak pani powiedziała, bardzo chętnie porozmawiamy i rzecz jasna, bardzo chętnie też weźmiemy udział w tym, żeby ten konflikt, jak pani go nazwała, zażegnać, bo to przecież nie o to chodzi, żeby nie, wszystkim nam zależy na słuchaczach, no to jest przede wszystkim. Czy to już cała pani wypowiedź na temat sytuacji w Trójce? To bardzo dziękuję pani dyrektor. Ja tylko chciałam państwa wszystkich poprosić, zaznaczyć coś takiego. Po pierwsze przypomnieć, że posiedzenie jest transmitowane. Także dziękuję i witamy wszystkich, którzy nas oglądają w internecie. I też posiedzenie jest nagrywane, także zostaje to później, cała dokumentacja jest uczyniona z tego też protokół. Bardzo proszę panie dyrektorze, oddaję panu głos i proszę wszystkich o w miarę ograniczanie się, dlatego że musimy skończyć do godziny 13 te komisje w 2 godziny, a pewnie będzie sporo pytań ze strony państwa senatorów, także po parę, kilka minut dla każdego z państwa. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. I pani przewodnicząca, ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że od listopada, jak jestem redaktorem naczelnym, dyrektorem programu trzeciego, nie zwolniłem i nie podpisałem żadnego wypowiedzenia dla dziennikarza Trójki z pracy. Będzie łatwiej i nie będziemy przeciągać, jeżeli państwo będą nas chyba po prostu pytać. Bardzo dobrze, skoro państwo macie tyle do powiedzenia na temat sytuacji w tej chwili w Trójce, rozumiem, że będziecie państwo odpowiadali na pytania. Jestem zaskoczona, bo spodziewaliśmy się jakiegoś oświadczenia z pana strony. Ja dzisiaj, no mam tutaj oświadczenie, które wydał pan dzisiaj, pan dyrektor, prawda? Chyba dzisiaj ukazało się w prasie w każdym razie. Natomiast myślałam, że pan to przynajmniej przekaże jakąś swoje stanowisko albo swoją opinię. Ale te oświadczenia dzisiaj nie wydawałem żadnego oświadczenia. Były dwa oświadczenia w sobotę i w niedzielę, które sądzę są znane opinii publicznej. I to, co tam jest napisane, proces wyjaśniania tej sytuacji z piątku 15 maja, tak jak pani prezes powiedziała, trwa i jestem przekonany, że to wszystko zostanie wyjaśnione. Dobrze, bardzo dziękuję panie dyrektorze. W takim razie oddamy w tej chwili głos przedstawicielom dziennikarzy. Kto z państwa na początku? Tak. Bardzo proszę, pan Ernest Zozuń, dziennikarz Trójki i też jednocześnie przedstawiciel Związku Zawodowego Dziennikarzy Programu Trzeciego.
Tak jest. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek, Szanowna Komisja, proszę wybaczyć. Ja kilka słów chciałbym do naszego Pana Dyrektora skierować, bo Pani Prezes nie jest osobą, pod adresem której należy kierować jakiekolwiek głosy, ponieważ dla niej Marek Niedźwiecki jest Panem Prezenterem. Natomiast Ty, Tomku, doskonale wiesz, kim jest Marek Niedźwiecki. Doskonale wiesz, że on przygotowuje każdą swoją audycję najbardziej pieczołowicie, jak jest to tylko możliwe. Dba o każdą piosenkę i o każdą nutkę, żeby jak najpiękniej opowiedzieć słuchaczom tę swoją muzyczną historię. Doskonale wiesz, kim jest Bartek Gil, który tutaj jest z nami, że jest to szalony chłopak, który przeszukuje świat muzyki, by do Trójki ściągnąć najpiękniejsze brzmienia, by ta antena brzmiała nie tak jak wszystkie inne. Doskonale wiesz, kim jest Halina Wachowicz, która miała problem z tym, żeby do słuchawki komuś, kto dzwoni do redakcji, powiedzieć, że nie ma tego dziennikarza w pracy, a ten dziennikarz po prostu nie miał czasu z kimś porozmawiać. Łaska boska, wymyślili komórki. Ty wiesz, że oni są najuczciwszymi ludźmi na świecie. Co spowodowało, że wylałeś na nich cysternę nieczystości? Co spowodowało? Gdzie straciłeś i co spowodowało, że straciłeś przyzwoitość? Ale gdzie i w którym... Co spowodowało, że się nas wyrzekłeś, byłeś naszym kolegą? Ja to mówię z dużym przejęciem, ponieważ proszę Państwa, ja do radia przyszedłem w wieku 19 lat i spędziłem tam ponad 30 lat i jest to duża część mojego życia, właściwie całe. I to tyle do Ciebie, Tomku. Teraz do Państwa, Szanowna Komisjo i Szanowni Państwo politycy. Wy macie na swoich barkach duży grzech zaniechania, ponieważ nie od dziś wiadomo, że przepisy regulujące funkcjonowanie mediów publicznych mają dziury i pozwalają na, po pierwsze, polityczną w nich ingerencję, czego świadectwem jest to, że za każdym razem, jak w tych gmachach zmienia się większość polityczna, to zmieniają się także osoby na stanowiskach w mediach publicznych. To także odwieczny problem finansowania mediów publicznych, z którym nigdy tak na dobrą sprawę politycy się nie zmierzyli. I mam do Państwa taką prośbę, ponieważ istnieją projekty ustaw, które mają zapisane bufory, które oddzieliłyby politykę od mediów publicznych, przekazując kontrolę nad nimi stowarzyszeniom twórczym, stowarzyszeniom dziennikarskim, stowarzyszeniom naukowym. Takie projekty ustaw powstawały i takie projekty są. Mam do Państwa taką prośbę. Spotkajcie się za tydzień, zaproście mądrych ludzi, którzy te projekty pisali. Zaproście naukowców, którzy śledzą, jak rozwijają się media publiczne na świecie. Oni przedstawią Wam informację, że można taką konstrukcję zbudować, żeby te media były bezpieczne od wtrącania się polityków i aby realizowały swoje zadania, bo one mają zadania piękne, bo one mają zadania, by lansować kulturę, te z wyższej półki i te w postaci listy przebojów programu trzeciego. Może nie tę kulturę, która ogranicza się do dwóch tupnięć i trzech klaśnięć. Mają za zadanie upowszechnianie wiedzy i obrazu świata. Mają wreszcie za zadanie kreowanie rzetelnej i uczciwej debaty politycznej na wszystkie tematy. Spotkajcie się Państwo, zaproście tych ludzi, bo w tajemnicy Wam powiem, w Europie są takie media i można to naprawdę pięknie zbudować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, przepraszam, ale ja się tylko szybciutko odniosę do Pana słów skierowanych do nas. Chciałam powiedzieć, że się tym zajmujemy. Myśmy 2 miesiące temu mieliśmy tutaj ogromne spotkanie, głównie poświęcone oczywiście telewizji. Natomiast
cała dyskusja dotyczyła mediów w ogóle i kształtu mediów w Polsce z wieloma ekspertami, zaproszonymi gośćmi. Powiem, że tak się czyni od lat. Nie chcę się rozgadywać, bo i też siedzą tutaj znakomici specjaliści, którym problematyka mediów jest bardzo dobrze znana. I od lat, natomiast powiem tak, tego typu spotkań było bardzo wiele, natomiast zawsze kończy się to tak zwaną wolą polityczną, to znaczy brakiem woli politycznej i porozumienia, niestety i tak było wielokrotnie, ale oczywiście będziemy się tymi mediami, jesteśmy na progu kadencji, będziemy się tym zajmować i mam nadzieję, że z jakimś pożytkiem. Teraz jest tak duża, jak Państwo wiedzą, zresztą mieliśmy pierwsze, co zrobiliśmy w poprzedniej kadencji bardzo szybko, to zostały dokonane takie zmiany, które chyba nie posłużyły dobrze ani radiu, ani telewizji. Także czasami też aktywność zbyt duża polityków jest niedobra. Chciałam też zwrócić uwagę, że nie za każdym razem było tak, że jak zmieniały się władze, to zmieniały się władze mediów. Przypominam, że chociażby pan dyrektor Skowroński no jeszcze był do 2016 roku, tak. A Platforma, przepraszam, do 2009, tak, pomimo że od 2007 roku rządziła zupełnie inna opcja, także poczekano, aż skończyły się po prostu kadencje. W tej chwili tego nie zrobiono, także mamy wszędzie nowe kadencje, ale to tylko sprostowanie. Kto z Państwa teraz? Bardzo proszę, pani Agnieszka Szydłowska, przypominam. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Jeszcze trójka, bo jestem jeszcze pracownikiem, a od czerwca na wypowiedzeniu. Chciałam powiedzieć, że zgadzam się z panią prezes. Rzeczywiście jestem osobą, która jest pełna żalu. I pewnie chciałam powiedzieć to spokojnie, ale powiem pewnie emocjonalnie. W poniedziałek złożyłam wypowiedzenie z pracy, mając dwoje dzieci, kredyt i bez spadochronu. Zrobiłam to dlatego, że jest to gest niezgody na to, w jaki sposób radio podeszło do sprawy piątkowej listy, jakie komunikaty zostały wypuszczone w świat, w jaki sposób ten problem radio próbuje rozwiązywać, przynajmniej co nam pokazuje. O tym, czy ufam Markowi, czy ufam Bartkowi Gilowi, chętnie opowiem w dalszej części. Teraz chciałam tylko powiedzieć, że jest mi też bardzo smutno z powodu paradoksu tej sytuacji, bo my od wielu lat protestujemy, dajemy znać i teraz z powodu programu rozrywkowego. Lista to jest świetny program, ale to jest program rozrywkowy. Jestem pierwszy raz w życiu w tym budynku. I jeszcze jedno zdanie, które zawsze bardzo chciałam powiedzieć, to naprawdę praca w radiach publicznych to jest misja i te media powinny istnieć, powinny być zwolnione z wielu obowiązków ścigania się o słuchalność, ale ponieważ na razie tak nie jest, to uważam, że to, co się wydarzyło w programie trzecim Polskiego Radia, bo chcę mówić tylko o tej stacji, jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, powinno być rozpatrywane także jako zatapianie przedsiębiorstwa, które przynosiło zysk, miało wyniki słuchalności, na tej słuchalności zarabiało, emitując reklamy i w pewnym sensie także przez długi czas umożliwiając Polskiemu Radiu finansowanie na przykład tak fantastycznych jego odnóg jak program drugi Polskiego Radia. W związku z tym zażynanie powolne, ale skuteczne biznesu, który przynosił zysk, nie mieści się w mojej głowie, ale przez 17 lat zajmuję się kulturą, więc prawdopodobnie można mi zarzucić brak rozeznania w tej kwestii. Dziękuję. Ja bym się chciała odnieść, jeśli można. Dziękuję bardzo. Nie będzie pani miała możliwość jeszcze się odnieść. Teraz głos mają dziennikarze. Bardzo proszę, pan Bartosz Gil teraz. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i udzielenie mi głosu. Ja szczerze mówiąc przyszedłem tutaj z faktami, jakby z dokumentami, na tym chciałbym się skupić. Natomiast ponieważ widzę, że moi przedmówcy na razie pięknie, ale jednak wciąż ogólnikami mówią, więc ja sobie pozwolę tak zacząć. Dla niektórych to jest klika trójkowa, która się tam usadowiła, dla innych to jest fantastyczny zespół.
Wiele osób w tym momencie mówi, że nie chcą popadać w patos, że Trójka jest moim domem. Ja chciałem powiedzieć, że w czasach studenckich, kiedy mieszkałem już w Warszawie, kiedy przychodziłem do tego radia, wykonując pracę w nim jeszcze za darmo przed podpisaniem umowy, Trójka była moim domem, bo ja miałem takie okresy w swoim życiu, że nie miałem gdzie spać i spałem wtedy w Trójce, w pokoju 233 na drugim piętrze. Żywiłem się kajzerkami i parówkami. Moment, w którym mogłem sobie po raz pierwszy kupić kiełbasę podwawelską, był wydarzeniem w moim życiu. Od tamtej pory wiele się zmieniło, między innymi to, że jestem wegetarianinem. Myślę, że tak chciałbym zacząć, oddać głos Michałowi Nogasiowi. Zależy mi na tym, żeby przejść do konkretów potem. Dobrze, ale może pan od razu do tych konkretów przejść. Bardzo proszę. Bo myślę, że to będzie też taka dobra podstawa do pytań później dla senatorów. Bardzo jasne. Proszę. Ja jestem w stanie odnieść się do ostatnich wydarzeń, do tego, co się wydarzyło wokół listy przebojów programu trzeciego notowania 1998. Wydaje mi się, że są to rzeczy ważne, natomiast skala nieprawidłowości, jaka ma miejsce w Trójce od bardzo dawna, jest znakomicie udokumentowana i wydaje mi się, że to są rzeczy istotne, one mnie dotykają osobiście i bardzo mi zależy na ich wyjaśnieniu, natomiast wydaje mi się, że państwo powinni się dowiedzieć o tym, co się w Trójce dzieje, jak ona jest zarzynana od wielu lat i no, nie chcę tu nikogo pokazywać palcem, ale mój redakcyjny kolega Ernest Zozuń posiada przed sobą kilka faktów, z którymi wydaje mi się, że państwo powinni się zapoznać mimo wszystko przed moją próbą wyjaśnienia zamieszania wokół listy przebojów, które też oczywiście chciałbym uwzględnić. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że pan będzie chciał jeszcze później, tak, panie redaktorze? Ja tak prosiłabym państwa, żeby państwo kumulowali jednak swoje głosy. Dobrze. No, myślę, że w tym wstępie uporządkowaliśmy swoje głosy. Natomiast jeśli będzie potrzeba odniesienia czy odpowiedzenia na jakiekolwiek pytania państwa, to ja oczywiście to zrobię. Jeśli pozwolą mi państwo również odnieść się, jeśli będzie taka potrzeba, do jakichś rzeczy, które będą tutaj padały, ale to będę jakoś sygnalizował. No dobrze, dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o głos pana Michała Nogasia, dziennikarza w tej chwili Gazety Wyborczej, ale wieloletniego dziennikarza Trójki także. Bardzo proszę, jak pan patrzy na to już z zewnątrz Trójki, ale też znając sytuację, bo jak rozumiem, odszedł pan w 2016 roku. Może proszę powiedzieć dlaczego? Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mam okazję spotkać się z moimi wspaniałymi kolegami i koleżankami z radia. Szkoda, że w tak żałosnych okolicznościach, nie chodzi mi o posiedzenie komisji, tylko sytuację, która w tej chwili dzieje się w Trójce i wokół Trójki. Na początku chciałem się tylko odnieść do tego, że co powiedziała pani prezes, że jest w nas żal. Chcę powiedzieć, że we mnie nie ma żalu osobistego. Minęły 4 lata, odkąd odszedłem z radia i potrafiłem sobie z tym żalem poradzić, ale rozumiem emocje. Jest natomiast we mnie ogromny żal związany z tym, co zrobiono z radiem, o którym tu już powiedzieli moje koleżanki i moi koledzy, które było radiem dla wielu ludzi niezwykle istotnym, formującym ich miejscem. Wydaje mi się, że kiedy patrzę na to już z boku, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że od początku miano taki cel, żeby zabić miejsce, które skupiało w sobie wolność słowa, wolność wyrażania poglądów i prezentację różnego rodzaju myśli i idei, z którymi spotykamy się na świecie. Od momentu, kiedy w roku 2016 dokonano zmiany w mediach publicznych, które teraz nazywane są mediami narodowymi. Mogę mówić o okresie swojej pracy ostatniej, to było do października roku 2016. Wielu z nas zostało poddawanych presji. Ja od razu też się odniosę do tego, co powiedziała pani Agnieszka Kamińska. Nie czuję się bohaterem ani kombatantem, ponieważ zwolniłem się sam. Nikt mnie z radia nie zwolnił, tak jak często próbowano to przedstawiać, że nas wyrzucano. Nie, myśmy po prostu nie chcieli tam dłużej pracować, a miało to związek z tym, że każda kolejna
ekipa zarządzająca Polskim Radiem, a państwo nie są pierwsi, niszczyła etos zawodowy dziennikarza mediów publicznych. Byliśmy poddawani różnym presjom, ja o tym pisałem ostatnio w artykule, w jaki sposób podchodzono do różnego rodzaju działalności antenowych dziennikarzy. Nie mówię to tylko o działalności redakcji muzycznej. Ja byłem przez lata szefem, a potem dziennikarzem redakcji publicystyki. Jak kazano nam realizować tematy przynoszone w teczce od prezesów Polskiego Radia i to nas spotykało, kiedy tego nie chcieliśmy. Różnica między tym, co teraz dzieje się w Polskim Radiu, a tym, kiedy na przykład dyrektorem Polskiego Radia był Jacek Sobala, polegała na tym, że on po prostu mówił nam to wprost, nie owijał w bawełnę, że ma taki przykaz. A kiedy wywierano na mnie presję, że jeżeli nie zgodzę się na zrealizowanie jakiejś audycji rękami moich dziennikarzy, to na moje miejsce czeka kilku chętnych, którzy wezmą za mnie tę posadę, i kiedy powiedziałem mu, to proszę bardzo, zwolnij mnie, to sprawa na chwilę przycichała, ale potem było coraz gorzej. Natomiast to, co się wydarzyło od czasów kadencji pani Barbary Stanisławczyk-Żyły, to, czemu przyglądam się teraz z oddali, jest dla mnie nieprawdopodobne. Nie wyobrażam sobie, jak można, posiadając tak niesamowity zespół ludzi wykształconych, którzy wbrew temu, co się sugeruje, nigdy nie prezentowali na antenie swoich poglądów politycznych. Natomiast wykazywali się ogromną wiedzą, kulturą. Tu mają państwo przed sobą troje erudytów. Ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili pracy i misji. Ludzi, którzy mogą zaświadczyć, jak bardzo uczciwi byli ich koledzy. Do jakiego upadku doprowadzono media publiczne, że ja teraz czytam w oświadczeniu dyrekcji Trójki, że dyrektor zarzuca własnemu zespołowi nieuczciwość. Jak można doprowadzić do sytuacji, w której człowiek, który zarządza tak kultową anteną, wypowiada wiarę w uczciwość swoich dziennikarzy, odwraca się do nich tyłem. Przez 16 lat mojej pracy w radiu spotkałem tam różnych ludzi. Zaczynałem pracę od podawania kawy i montowania na starych taśmach. Nikt już z tego państwa nie pamięta. Skończyłem jako dziennikarz antenowy. Nie spotkałem nigdy w zespole, który formował się od samego początku, tak jak Bartek, ja, Ernest, Agnieszka miała już ze sobą inne przygody radiowe, ale przyszła jako uformowana, wybitna dziennikarka muzyczna. Nie spotkałem tam ani jednego nieuczciwego człowieka. Ja bym sobie dał palec uciąć i oddałbym nerkę komuś, kto pracował w tym zespole, ponieważ to byli tak wiarygodni i rzetelni ludzie. Doprowadzenie do upadku tej anteny nie tylko w taki sposób, że się ingeruje bezpośrednio w zawartość audycji, ale także w to, że podważa się wiarygodność i rzetelność tych ludzi, jest haniebne. Zwłaszcza, że wypowiada się te słowa ad hoc, na wyrost, nie mając żadnych dowodów, które chce się przedstawić. Bo ja teraz słyszę, jako dawny pracownik, a teraz słuchacz, że będzie jakiś audyt i że będziemy na niego czekać. Ja to rozumiem, sytuacja jest nerwowa. Dużo by mówić o tym, w jaki sposób sukcesywnie, konsekwentnie niszczono radio. Kiedy pani czytała listę ludzi, którzy odeszli z radia, albo zostali z niego zwolnieni, albo przesunięci, bo oczywiście można powiedzieć, że pani Grażyna Gęsicka-Mędrzycka pracuje w tej chwili w budynku na Malczewskiego, ale została odsunięta z Trójki, wbrew sobie. I takich grożono jej zwolnieniem, i takich ludzi było o wiele więcej. Nie każdy miał możliwość odejść, bo każdy potrzebuje zarabiać, żeby żyć. Ale ci ludzie robili to z podniesioną głową. Nie wstydzili się tego, co robili w radiu wcześniej, tego, kim byli i co prezentowali. Zawsze, od samego początku, i dyrektor Kowalczewski też to wie, bo był częścią tego zespołu, właśnie w taki sposób nas tam kształtowano. Nie miało to nic wspólnego z kwestiami politycznymi, nie miało to nic wspólnego z kwestiami ideologicznymi, chodziło zawsze o etos i etykę. Nie wydaje mi się możliwe, mówiąc brutalnie, jakkolwiek to brzmi teraz, żeby Trójka jako miejsce poza budynkiem i falami radiowymi jeszcze istniała. Dokonaliście państwo zniszczenia, z którego jeżeli w ogóle będzie można cokolwiek odbudować, zajmie to lata. Sytuacja, w której w ciągu kilkudziesięciu godzin nie są zwalniani, bo ich nie trzeba zwalniać. Odchodzą sami z siebie. Dziennikarze, którzy pracowali tam kilka dekad i to nie przez zasiedzenie i kolesiostwo, tylko przez to, że byli ikonami. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład, co musiało dziać się w głowie Piotra Kaczkowskiego, że on już tego nie wytrzymał, ale miejcie państwo świadomość tego, że to jest wasza wina i tych, którzy są waszymi mocodawcami i spowodowali taką sytuację.
Trudno to wszystko opisać jednym zdaniem, ale myślę sobie, że to, czego dokonały władze Polskiego Radia, jakkolwiek nie będą nas chciały teraz przekonywać, że ludzie nieuczciwi kłamali, fałszowali, zaraz się pojawią jakieś oskarżenia o korupcję, bo już były, dokonaliście państwo doskonałego samobójstwa. Doskonałego samobójstwa. Nie ma powrotu od tej sytuacji. Nikt wam już nie zaufa poza tymi, którzy was wspierają. Wykonaliście mnóstwo pracy, żeby przestali wam wierzyć dziennikarze i słuchacze. To jest niesamowite, w jaki sposób zdewastowano w ciągu ostatnich 4 lat antenę i zaufanie do Polskiego Radia. Słuchałem wczoraj, jak dzwonili kolejni słuchacze i płakali na antenie, żegnając się z Trójką. I co, oni też brali pieniądze za słuchanie radia? Ktoś im kazał na siłę być przy tym radioodbiorniku? Czy chodziło o zaufanie, którym darzyli tych dziennikarzy, którzy teraz wyprowadzili się z tego budynku? Prawda jest bolesna, ale ja to państwu powiem prosto w oczy. Gdybyście zostawili tego Kazika na liście przebojów, nikt by prawie tego nie zauważył. Ale ponieważ wykazaliście się nadgorliwością, to zniszczyliście wszystko, co jeszcze można było w tym radiu uratować. Mnie nie zniszczyliście. Nie zniszczyliście ludzi, których już tam nie ma. Zniszczyliście miejsce, markę i przejdziecie do historii jako grabarze tego radia. To się nikomu wcześniej nie udało, bo wszyscy zachowywali pozory. A Krzysiek Skowroński, który był naszym dyrektorem za pierwszych rządów PiS-u, zrobił coś zupełnie innego. On poszedł z nami pod rękę. Myśmy mu zaufali. I gdyby nie różne sytuacje, o których teraz nie ma sensu mówić, przeszedłby do historii radia prawdopodobnie jako jeden z najwybitniejszych dyrektorów, bo on kochał, rozumiał radio, szanował zespół, zainwestował w młodych. Wy żeście wszystko zniszczyli. Do pnia wycięliście wszystko, co było Trójką. Ja wiem, że was to boli i będziecie teraz próbowali atakować tych, którzy mówią wam niewygodne rzeczy. Słyszymy już historię o tym, że skład państwu się nie podoba, kto tu przyszedł i tak dalej. Nas zaproszono, nie zamierzam się uchylać przed. Gdyby mi zaproszono do Sejmu, też bym poszedł i do Pałacu Prezydenckiego. I każdemu bym to powiedział prosto w oczy. Zdewastowaliście to, szukacie powodów, żeby teraz się wybielić i chcecie nam powiedzieć, że audyty i różnego rodzaju decyzje zostały podjęte po to, żeby to udowodnić. Prawda jest taka i zmierzcie się z nią. Nikt wam nie uwierzy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Jana Ordyńskiego, który jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia. A, dobrze. Nie ten guzik. No, dobrze, że nie wysadziłem wszystkiego w powietrze. Ja w gruncie rzeczy chciałem również powiedzieć to, o czym redaktor Michał Nogaś powiedział, ale żeby się nie powtarzać, to pracowałem też w Polskim Radio, współpracowałem z Trójką od lat 90. Byłem też dziennikarzem radiowej Jedynki. Mniejsza o tym, jak stamtąd odchodziłem, bo, że tak powiem, kombatanctwo to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że prawdę o tym, co się stało w piątek i w sobotę, najlepiej pokazuje SMS pokazany przez redaktora Meca Monice Olejnik. To jest prawda o tym, co się stało. Nie ma co robić jakichkolwiek audytów, nie ma co zaciemniać sytuacji. Po prostu została zdjęta z anteny ta piosenka. I taka jest prawda o tym. Nie ma po prostu o czym mówić. O sytuacji w Polskim Radio i w jego głównych antenach świadczą najlepiej wyniki słuchalności. Jedynka i Trójka znajdują się historycznie w tej chwili na najniższych poziomach słuchalności. Poniżej 5 punktów. To są rzeczy niewyobrażalne. Ja pamiętam, jak został zwolniony dyrektor Jedynki, wtedy, kiedy słuchalność wynosiła 12 punktów. Uznano to wtedy za katastrofę. W tej chwili ona jest poniżej 5 punktów. Wielokrotnie zwracałem na tę sytuację uwagę podczas posiedzenia Rady Programowej. Na tę sytuację programową właśnie, na bardzo niskie wyniki słuchalności, na systematycznie obniżające się, na pogarszającą się atmosferę pracowniczą w kolektywach Polskiego Radia, na rozbicie zespołów, na bezmyślne zlikwidowanie redakcji zagranicznej Polskiego Radia Międzyantenowej ze znakomitym zespołem kompetentnych dziennikarzy.
Nazwiska mógłbym tu wymieniać, ale to po prostu to był... To, proszę Państwa, ja gdybym był dyrektorem i przełożonym, bym dbał o to, żeby ktoś mi tych ludzi nie podebrał. To były skarby po prostu. Znakomici ludzie, których każdy by chciał mieć w swoim zespole. Mówiłem o tym wielokrotnie na posiedzeniach Rady Programowej. Opowiem o jednej sytuacji, ponieważ dotyczy to również obecnej prezes Polskiego Radia, a chodzi o redaktor Agatę Kasprolewicz. W połowie ubiegłego roku redaktor Kasprolewicz dowiedziała się od swojego przełożonego, że pracująca w redakcji, nieistniejącej już redakcji zagranicznej, że nie może występować przed mikrofonem. Rozmawiałem z jej przełożonym, okazało się, że dostał mail od ówczesnej dyrektorki pierwszego programu Polskiego Radia, pani Agnieszki Kamińskiej, że ma redaktor Kasprolewicz odsunąć od mikrofonu. Zapytałem, dodam, że Agata Kasprolewicz, pracująca w redakcji zagranicznej, jest laureatką Grand Press, najważniejszej nagrody dziennikarskiej za 2017 rok za reportaż radiowy. Kiedy zapytałem na posiedzeniu Rady Programowej, obecnej tu pani dyrektor, a wtedy dyrektor, teraz prezes Kamińskiej, dlaczego, co się stało i dlaczego redaktor Kasprolewicz została odsunięta od mikrofonu, usłyszałem, że nie musi się pani dyrektor mi tłumaczyć. Kiedy powiedziałem, że to przecież nie jest pani, moje radio, pana prezesa, tylko to jest radio publiczne i wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby pracowali tam jak najlepsi ludzie, otrzymałem podobną odpowiedź. Również wielokrotnie indagowałem w tej sprawie poprzednika pani Kamińskiej, pana mecenasa Rogojskiego. Przedstawiałem właśnie tę sytuację, mówiąc, że tu nagroda i tak dalej. Proszę pana, ludzie różne nagrody dostają. Takie słyszałem odpowiedzi. Nie dziwcie się państwo więc, że został dokonany, rozpadł się zespół Polskiego Radia. Rozpadł się kolektyw. Redakcja, ja jestem wieloletnim dziennikarzem. Redakcja jest jak dobry zakład rzemieślniczy. Musi być mistrz, musi być czeladnik, musi być uczeń. I to musi na tym polegać. To trwa wiele lat. To się nie robi na pstryk, na jedno czy drugie pociągnięcie. Takich ludzi trzeba szanować, pilnować i nagradzać, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne również. Bardzo ważna w tych sytuacjach jest również atmosfera, w jakiej się pracuje. To jest też bardzo ważne, że dziennikarze, którzy tu siedzą w tej chwili, to naprawdę są wybitni ludzie. Oni powinni mieć zaufanie do swojego dyrektora, do swojego prezesa, do swojego kierownika redakcji. Wiedzieć, że znajdą, że mają w nim mistrza, opiekuna, że mają w nim, że mogą też liczyć na niego w trudnych sytuacjach. Nie tylko jako bat, ale również jako tamę przed agresją świata zewnętrznego. Nigdy nie było różowo, bo nie o to chodzi zresztą, żeby było różowo. Ale to prawda, że sytuacja się drastycznie zmieniła od końca 2015, od początku 2016 roku, kiedy weszła ta ustawa kadrowa specjalna, mała ustawa kadrowa, kiedy zwolniono przed terminem, rozwiązano rady nadzorcze, kiedy rozwiązano zarządy w trakcie kadencji, kiedy zrobiono całą demolkę w mediach publicznych. Nie uszanowano tego wszystkiego. Kiedy utworzono, żeby wyeliminować Radę Radiofonii jeszcze pod przewodnictwem, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, jeszcze w czasie kadencji, kiedy przewodniczący był Jan Dworak, kiedy utworzono Radę Mediów Narodowych po to, żeby móc właśnie dowolnie kształtować politykę kadrową. To są wszystko oczywiste fakty, które miały miejsce w polskim radio. Przetrzebiono kadrę. Pani prezes, to nie jest. Przetrzebiono kadrę. Odeszli najlepiej. To nie jest. Ci ludzie, jedni się zwolnili, drugich zwolniono. Ale proszę, kiedy tu przeczytano nazwiska, tylko z trójki. To są legendarne nazwiska. Ja na pani miejscu, gdybym był, po prostu bym pilnował, żeby tych ludzi nikt mi nigdy nie podebrał. Żeby Piotr Kaczkowski do śmierci, jak ma ochotę pracować, pracował w Polskim Radio. Wojciech Mann i Michał Nogaś, Ernest Zozuń, Marcin Kedryński, który miał jedną audycję, Siestę, z fantastyczną muzyką,
który cały stworzył, że tak powiem, zaproponował słuchaczom różne rodzaje muzyki, których nie znano. Z przyjemnością włączałem to do ostatniej niedzieli od godziny 15 do 17 w Trójce. Tego radia słuchało się dla przyjemności też. Dlatego, że ufało się tam dziennikarzom, dlatego, że słuchało się z radością tego, co oni mówią, dlatego, że ceniło się tych ludzi. Bo wiedziało, że są kompetentni, sympatyczni, mili, że to są artyści, skarby radia. Tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Przypominam jeszcze tak moja prośba o zwięzłość. Teraz może oddam głos panu Juliuszowi Braunowi, który jest członkiem Rady Mediów, przed chwilą wspominanej Rady Mediów Narodowych. Bardzo dziękując, że pan przyszedł. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Ja zdecydowałem się uczestniczyć w pracy Rady Mediów Narodowych, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że jest to ciało fasadowe. Ale obecność tam pozwala mi choćby zabrać głos w tej chwili, choćby sięgnąć do dokumentów i tymi zawartością tych dokumentów się podzielić z opinią publiczną. Natomiast Rada Mediów Narodowych jest instytucją, której funkcjonowanie zakwestionował już 4 lata temu Trybunał Konstytucyjny, ale nikt w tej sprawie nie podjął żadnych działań. Jest instytucją, która w sposób nieznany w całej Europie, naprawdę w całej Europie, pozbawia władze mediów publicznych jakiegokolwiek poczucia stabilności. Przykład ostatniej Polskiego Radia, okoliczności, w jakich pani prezes została szefem tej instytucji. Najpierw poprzedni prezes przyszedł na posiedzenie Rady Mediów Narodowych i powiedział, że konieczny jest zarząd dwuosobowy, choć był jednoosobowy, bo pani Kamińska będzie znakomitym wiceprezesem i będzie wspierać pana Rogojskiego. Minął bodajże miesiąc, może troszkę dłużej, jak nagle się okazało, że to pana Rogujskiego trzeba odwołać, a zarząd jednoosobowy jest jednak lepszy, tylko że w osobie pani prezes Kamińskiej. Wszystkie te decyzje, to trzeba tu jasno też powiedzieć, podejmują 3 osoby. W przypadku radia zawsze na wniosek pana przewodniczącego Czabańskiego. I ten schemat głosowania w Radzie Mediów Narodowych 3-2 albo 3-1 przeciw, 1 wstrzymujący jest niemal w każdej sprawie, a już w każdej ważnej sprawie. Ja jestem w sytuacji tutaj dość niezręcznej, nie ukrywam, bo mówię o panu przewodniczącym Czabańskim pod jego nieobecność, choć wolałbym mówić pod jego obecność. Pan Grzegorz Podżorny złożył wniosek o odwołanie pani prezes Polskiego Radia, argumentując to nie tylko ostatnimi wydarzeniami w Trójce, ale także innymi kwestiami związanymi z nadzorem nad Trójką. Ja ten wniosek poparłem, ale regulamin Rady Mediów Narodowych jest tak skonstruowany, że tylko przewodniczący może zwołać posiedzenie i tylko przewodniczący może zadecydować o porządku obrad tego posiedzenia. Więc mnie już się zdarzało też składać wnioski w innych sprawach, które po prostu gdzieś zostawały w przestrzeni, a w najlepszym razie w dokumentach Rady Mediów Narodowych. I sytuacja, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, i tu z kolei pretensja pod adresem ministra kultury, który nie tylko zgodnie z ustawą jest odpowiedzialny za politykę audiowizualną państwa, ale również pełni funkcję walnego zgromadzenia spółki. I nie interesuje go, co w tej spółce się dzieje,
Tutaj było powiedziane o tym, to pani o tym wspomniała, pani redaktor, że to nie tylko jest instytucja kultury, ale także to jest spółka. Spółka, która ma określoną wartość, spółka, której marka ma określoną wartość i w ostatnich dniach finansowa wartość tej spółki spadła w sposób radykalny. Ktoś za to musi odpowiedzieć. I mam nadzieję, że zapewne jest to taka nadzieja trudna do realizacji, ale zawsze trzeba mieć nadzieję, że może właśnie minister kultury, pan premier Gliński, spróbuje z autorytetu ministra kultury, nawet nie szefa Rady Walnego Zgromadzenia, jeszcze jakieś działanie w obronie instytucji, za którą jest odpowiedzialny, spróbuje podjąć. Ale jak mówię, to nadzieja zawsze umiera ostatnia. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu prezesowi, redaktorowi Blumsteinowi, Towarzystwo Dziennikarskie. Bardzo proszę o opinię. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Tylko kilka słów, bo wiele tu już powiedziano i wiele powiedziano gdzie indziej. Cała historia z Trójką tych ostatnich dni jest o tyle spektakularna, że dotyczy nie spraw politycznych tak naprawdę, nie publicystów, dziennikarzy i tak dalej. Dotyczy dziennikarzy muzycznych. Co więcej, większość osób, które odeszły teraz z Trójki, to nie są ludzie, którzy kiedykolwiek się angażowali politycznie, po prostu. I na tym polega wyjątkowość tej historii, dlatego że Trójkę już oczyszczono z takich krytycznych dziennikarzy, przykładem może być Sosnowski czy Nogaś i tak dalej, znacznie wcześniej, w ramach czystki w mediach publicznych. Natomiast tutaj dotknęło, zresztą to serce Trójki dzisiaj, prawda, ludzi, którzy się nie angażowali w nic po prostu. Oni odeszli, oni nie wytrzymali tej presji. Szczerze mówiąc, niektórzy z nas pamiętają jeszcze czasy, kiedy za tańczenie rock'n'rolla można było trafić do więzienia. To były odległe czasy i na szczęście jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. No ale proszę państwa, przy PiS-ie trzeba uruchomić wyobraźnię po prostu, więc nie wiadomo jak daleko zajdziemy. Michał Nogaś nazwał państwo, znaczy kierujących Trójką, czy odpowiedzialnych za to, grabarzami tej stacji. Ja myślę, że to nie tylko o Trójkę chodzi. Trójka jest tylko bardzo spektakularnym w tej chwili przykładem. Cała działalność, że tak powiem, dobrej zmiany doprowadziła do, to właściwie jest pogrzebanie całej idei mediów narodowych. One straciły tak bardzo w tej chwili. Nigdy ich specjalnie nie szanowano, nie zajmowała się z nimi Platforma, specjalnie nie pieściła ich. Natomiast to, co się teraz dzieje, to jest, spowodowało cała ta polityka przekształcenia mediów publicznych po prostu w taką amatorską, propagandową szczujnię, doprowadziła do sytuacji, w której po prostu one kompletnie utraciły wiarygodność i tak naprawdę to właśnie PiS teraz w swojej polityce postawił znak zapytania przy mediach, przy w ogóle idei istnienia mediów publicznych. No. I z tym się teraz będziemy zmagać, nie tylko problemem Trójki, ale w ogóle, co zresztą już widać w kampanii prezydenckiej, będziemy się zmagać z problemem co dalej i w ogóle czy dalej z mediami publicznymi, jeżeli się coś w tym kraju zmieni. To wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko szybciutko nawiązać do tego, o czym mówił pan Jan Ordyński. Pan Jan, o tym, że ci redaktorzy, którzy odeszli albo odchodzą w tej chwili, że oni sobie bez problemu znajdą pracę. Otóż ja nie byłabym taka pewna, panie redaktorze, bo ich kwalifikacje są najwyższe, tylko ja nie wiem, czy teraz na rynku medialnym polskim, komercyjnym jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę. I wydaje mi się, że na tym właśnie polega problem z Trójką,
że likwidujemy radio, mówi się czasami radio dla inteligencji, ale że likwidujemy tego typu enklawę pewnych treści przekazywanych, które kultury narodowej, Trójka, Polskie Radio, to była zawsze kwintesencja tego, o czym mówimy, co jest powinnością. Mówimy o powinnościach mediów. Właśnie Trójka spełniała te powinności. Dzisiaj wiemy, jak wygląda ten rynek, dlatego mówimy o enklawie, mówimy o niszy, ale to jest bardzo ważna nisza, bardzo ważna dla wielu słuchaczy, być może tych najbardziej wymagających, tych, którzy mają największe oczekiwania, jeśli chodzi o poziom przekazywanych treści. Po prostu. Także to tylko taka moja uwaga do tego, że mówię o trudnej sytuacji po prostu też, że dziennikarzy czeka trudna sytuacja. Chciałem powiedzieć, bo zapomniałem, że w sprawie dziennikarzy Polskiego Radia interweniował również Rzecznik Praw Obywatelskich i otrzymywał równie, powiedziałbym, powściągliwe, mówiąc najdelikatniej, odpowiedzi, jak ja otrzymywałem na posiedzeniu Rady Programowej. Przepraszam bardzo, Pani jeszcze... Przewodnicząca, tak, chciałem tylko, proszę, żebyśmy może ustalili porządek rzeczy, jeżeli mogę, jako gość niestety, ale chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, zanim chciałbym, żeby wreszcie zabrali głos moi koledzy, którzy są znakomicie przygotowani, bo ja myślę, że i Państwo senatorowie, i ci, którzy nas oglądają, a wiem, że to posiedzenie jest transmitowane, chcieliby się dowiedzieć, jak było. Chcę tylko powiedzieć, że odnosząc się do kwestii odwagi, kiedy myśmy odchodzili w roku 2016 albo nas wyrzucano, sytuacja była zupełnie inna. Myślę, że teraz ci ludzie, którzy, tak jak mówiła to Agnieszka Szydłowska, nie mają żadnego zabezpieczenia, ale zdecydowali się odejść, ponieważ nie są w stanie wytrzymać presji, nacisków i tego, co robi się z radiem, mówi wszystko. To jest odwaga i to jest pokazywanie kręgosłupa, którego niektórym zabrakło. A teraz gdybyśmy mogli wreszcie posłuchać tego, co się wydarzyło, byłbym bardzo wdzięczny, bo chyba nas to wszystkich interesuje. Dziękuję. Ja rozumiem, że chcieliby Państwo teraz powiedzieć bardzo... Tak, no my chcielibyśmy zadać w przestrzeni publicznej w końcu to pytanie. Proszę, co się stało, skoro mamy na to dowody? Dyrektor Trójki wiedział o tym, że istnieją problemy dotyczące liczenia głosów na tej najbardziej teraz znanej w całym kraju, a nawet na świecie audycji muzycznej. Co się stało, że dopiero w ten piątek, czyli w piątek, kiedy to piosenka Kultu, czy właściwie Kazika zajęła pierwsze miejsce, skorzystał z tej wiedzy publicznie? To jest moje pytanie, które moim zdaniem za rzadko jest zadawane wprost, bo to nie cenzurą się to nazywa i to pewnie jest cenzura, ale pytanie brzmi, dlaczego mając wiedzę na temat trudności z liczeniem głosów i nieprawidłowości przy głosowaniach dotyczące próby manipulowania listą przez boty internetowe i inne rzeczy, dlaczego po odbyciu wielu spotkań z informatykami i spotkań, które właśnie dotyczyły sprawy listy od tyłu, od tego wszystkiego, co się wiąże z CMS-em i sposobem głosowania. Dlaczego dopiero w piątek przy okazji Kazika ta wiedza została upubliczniona wszystkim? Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze myślę, że większość z Państwa będzie miała okazję się wypowiedzieć. Teraz oddam głos senatorom. Proszę o zadawanie pytań lub też wypowiedzi, też prosząc o czas, bo została nam godzina. Pierwszy pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę. Przepraszam, dobrze, jeśli mogę powiedzieć. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że spotkaliśmy się tutaj w sprawie Trójki, sytuacji w Trójce. Nie mówmy o innych antenach Polskiego Radia, chociaż to jest bardzo ważne i trzeba by się spotkać wielokrotnie w tej sprawie. Nie mówmy o w ogóle mediach publicznych, narodowych, cokolwiek. Mówmy o sytuacji w Trójce, o tym, co się działo, o tym, co ma z tym wspólnego dyrektor Tomasz Kowalczewski. Ernest Zozuń, proszę cię, powiedz. Myślę, że zacząć trzeba od tego, że ten SMS, który Państwo zobaczyli w ostatnim czasie, to nie jest jedyny SMS, który dostawali od dyrektora Kowalczewskiego wydawcy, a poszczególnych audycji, autorzy poszczególnych audycji. Głównie dotyczyły one audycji publicystycznych i informacyjnych. Ja zacytuję tylko jeden z wielu takich SMS-ów. Audycja miała... Dotyczył on audycji za, nawet przeciw.
Miała być ona realizowana w Dzień Babci. Autorzy wymyślili, że sprawdzą, jaka jest kondycja w tej chwili finansowa, życiowa seniorów. Dowiedzą się, czy dalej problemem pośród seniorów jest branie takich drobnych pożyczek na większe wydatki, bo jak dokumentowali audycję, okazało się, że jest to problemem. Wymyślili tytuł, czy wesołe jest życie staruszka. Bardzo trójkowy, ładny tytuł. Godzinę, niecałą godzinę przed audycją dowiedzieli się, że nie może być gościem ktoś, kto jest przedstawicielem rejestru długów. Dostali SMS-y. O babciach ma być bez długów, ma być miło i nie mówcie o zadłużeniu. Na pewno nie może być z gościem z rejestrów długu. Instrukcja od dyrektora. Taki SMS dostał wydawca. Wydawca odpowiada. Rozmawiałam z przedstawicielem rejestru długów. Gość z rejestru mówi, że sytuacja seniorów właśnie się poprawiła dzięki różnym programom społecznym. Dostaje odpowiedź od dyrektora. Nie zmienia to faktu, że nie zgadzają się na takie ujęcie Dnia Babci. No więc właśnie, takie SMS, to jest jeden z SMS-ów. Mam przed sobą również, proszę Państwa, mail, który wystosowany został do dziennikarzy Agencji Informacyjnej, Informacyjnej Agencji Radiowej. To jest mail sprzed paru lat, bo wówczas dyrektor Kowalczewski był dyrektorem Informacyjnej Agencji Radiowej, który wytycza zasady liczenia minut występującym na antenach Polskiego Radia politykom. I co jest zastanawiające w tym mailu? Napisane jest między innymi: głosy prezydenta, kancelarii prezydenta, premiera i kancelarii premiera, ministrów, wiceministrów, rzecznika rządu i rzeczników ministrów nie są w tym zestawione, w zestawieniu liczone, nie mają być liczone jako głosy partii rządzącej. Dalej jest wytyczna dotycząca zasad zapraszania gości. Liczba mandatów zdobytych przez poszczególne partie w wyborach do Sejmu stanowi o proporcjach zapraszania gości politycznych do audycji. Takie są instrukcje z maili. Czy może pan mówić, to kiedy te instrukcje były? Ten akurat mail to jest mail z 2016 roku. Swojego czasu w naszym związku zawodowym prześledziliśmy punkt godzina po godzinie obecność na antenach Polskiego Radia sprawy pana ministra Piebiaka. Od rana wszystkie inne środki informacyjne przekazywały informacje o tym, że jest kłopot z panem ministrem Piebiakiem, że jest cała afera. Na antenach Polskiego Radia od rana w programie pierwszym i w programie trzecim główną informacją tego dnia był wyjazd wyborczego autobusu pana premiera Morawieckiego. Obsługiwany z pełnymi szykanami, jak to się mówi w radiu, czyli wóz transmisyjny, reporter na miejscu. Zresztą to jest zauważalna tendencja w obsługiwaniu pewnych wydarzeń. Jeśli są to wydarzenia związane z osobami z partii rządzącej, obsługiwane one są z pełnymi szykanami. Często jedzie wóz transmisyjny, reporter nagrywa materiały. Jeśli są to inni politycy, bardzo często bywa tak, że ogranicza się agencja tylko i wyłącznie do depeszy informacyjnej. Czyli nie ma całej tej otoczki radiowej, którą radio zazwyczaj realizuje. Wracając do sprawy pana Piebiaka, o godzinie 8:10 w salonie politycznym Trójki gość zwraca uwagę Pawłowi Lisickiemu, który zadaje kolejne pytanie. Dlaczego nie chce pan ze mną porozmawiać o sprawie pana Piebiaka? Słyszę odpowiedź, ale ja nic nie wiem. Pierwsza informacja w programie trzecim, zdawkowa, znalazła się o godzinie 13:00 w serwisie informacyjnym. W programie pierwszym Polskiego Radia, wtedy pani prezes była dyrektorem tego programu, znalazła się o godzinie 15:00.
Bardzo często stosowana jest tak zwana metoda przemilczania na antenach Polskiego Radia różnych wydarzeń. Tak było na przykład w przypadku ostatniego Czarnego Marszu. W ogóle nie było prawie, że tego na antenie było w jakichś wzmiankowych sprawach. Bardzo często w programach publicystycznych nie ma tam jakiejś, zapytacie państwo, czy jest cenzura? Nie ma. Jest układany szpigiel audycji w taki sposób, że jeśli na przykład dziennikarz zgłasza jakiś temat, który nie pasuje, który jest nie taki, to po prostu nie ma na niego miejsca w audycji. Na przykład dowiadujemy się, że nie można zrobić sprawy związanej z manifestacjami klimatycznymi. Na przykład, bo nie ma czasu, no tam trzeba się zająć czymś innym. No i takich przykładów w ciągu całego naszego radiowego ostatniego życia jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą to, co ja państwu powiedziałem o tych wytycznych odnośnie rejestracji czasu wystąpień polityków, mimo tej manipulacji, nadreprezentatywność polityków Prawa i Sprawiedliwości na antenach Polskiego Radia jest bardzo widoczna. Polskie Radio, to możecie państwo wyjąć z dokumentów Polskiego Radia. Myślę, że Polskie Radio na prośbę Senatu jest zobowiązane udostępnić te dane. Polskie Radio w każdej audycji, do każdej audycji dokłada, dołącza tak zwaną C-kładkę. Każda audycja ma elektroniczną taką kartę, w której wpisuje się wszystkich gości, gości politycznych i ona tam sumuje to wszystko. I myślę, że jeśli poprosicie państwo o taką rzecz, to tę rzecz dostaniecie. Jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że w programach publicystycznych Polskiego Radia, w programach politycznych Polskiego Radia, najczęściej z politykami rozmawiają, ja to eufemistycznie nazywam certyfikowani rozmawiacze. Pan redaktor Trzbiel, pani redaktor Gujska, pan redaktor Gociek, pan redaktor Klarenbach, pan redaktor Rachoń, pan redaktor Lisicki. Większość z nich jest, a podstawowa sprawa jest taka, że większość z nich jest w ogóle spoza Polskiego Radia. Czy Polskie Radio nie ma własnych dziennikarzy, którzy mogliby rozmawiać z politykami? Ma. Tylko ci dziennikarze mogliby zadawać takie pytanie, jakie w uczciwej rozmowie z politykiem się powinno zadawać. I to są, proszę państwa, fakty, do których nie trzeba robić jakiegoś specjalnego audytu. Te fakty widać gołym okiem z naszych anten. I to między innymi podważa i niszczy markę Polskiego Radia, niszczy zaufanie do Polskiego Radia, które swojego czasu notowane było jako druga pod względem zaufania w tym kraju firma państwowa. Po Straży Pożarnej, tak. Bardzo dziękuję. Może ty... Tak? Bardzo proszę, pan Gil, pan redaktor. Proszę bardzo. Do mnie zostało, ja się mogę odnosić tylko do tego, co mnie dotyczy. Kolega Ernest Zozuń posiada szeroką dokumentację na temat różnych nacisków politycznych. Ja jestem z redakcji muzycznej. Nigdzie publicznie nie pokazywałem. W internecie chyba nie ma żadnego mojego zdjęcia. Siedzę sobie gdzieś tam z tyłu zawsze. Śmieję się, że z tylnego siedzenia steruję. Ja przyniosłem kilka wiadomości, które pokażą państwu, że dyrektor Komalczewski wiedział doskonale o tym, co się dzieje. Po prostu w dogodnym momencie postanowił to wykorzystać. Jakby nie było z tym dla niego żadnego problemu. Zacząłbym od informacji, w ogóle przybliżę sytuację. Od stycznia posiadamy nowy system wprowadzony przez naszych informatyków do oddawania głosów, do sumowania głosów, do w ogóle jakby produkowania od zaplecza głosowania kolejnych notowań listy przybojów. Z wieloma problemami to powstawało. Przede wszystkim mieliśmy żal jako zespół listy przybojów Trójki, że nie było to z nami konsultowane. Zostało tak od razu wprowadzone bez jakichś pytań, co nam jest tak naprawdę potrzebne, jaki jest mechanizm, jak to wszystko wygląda. I
No, na bieżąco staraliśmy się to łatać, jakoś rozwiązywać już pod jakby rządami tego nowego systemu. Mimo iż ja się na początku upierałem, że po prostu musimy jak najszybciej wrócić do poprzedniego, no bo po prostu są takie dziury i takie przecieki, że to się rozpadło po prostu. Jakby nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zapanować nad tym, co my uważaliśmy za nieuczciwość i którą byliśmy w stanie wyłapać naszym, w swoim przypadku mogę powiedzieć, chyba 15-letnim doświadczeniu, jeśli chodzi o pracę przy liście przebojów. Więc między innymi dyrektor Kowalczewski dostał 29 stycznia informację od wydawcy listy, od Haliny Wachowicz, jakie mamy problemy w tym nowym CMS-ie. I najważniejsza rzecz znalazła się tutaj. A to prośba od Bartka Gila, który między innymi czuwa nad głosami słuchaczy. Opracowanie szczelnego i działającego systemu, jak najskuteczniej utrudniającego oddawanie więcej niż jednego głosu przez jedną osobę. Usuwanie przez nas pojedynczych głosów jest rozwiązaniem prowizorycznym, arbitralnym i prawdopodobnie niepozbawionym błędów. To jest informacja, którą dyrektor Kowalczewski ma w mailu z 29 stycznia. To były wnioski po spotkaniu, które odbyło się 27 stycznia w szerszym gronie, panie dyrektorze, prawda? Pewnie pan pamięta, chociaż z pamięcią o SMS-ach jest trudno. Ryzykując utratę wzroku, ja napisałem do wszystkich osób, które brały udział w spotkaniu i napisałem to 13 marca. Adresatami są ludzie z działu IT, może pozwolę sobie nie przytaczać nazwisk, jeśli trzeba, to oczywiście mogę, a ze strony trójki jest to Bożena Sarnowska, sekretarz stacji, Tomasz Kowalczewski, siedzący przed nami dyrektor, Halina Wachowicz, wydawca audycji i Marek Niedźwiecki, jej autor. Ryzykując utratę wzroku, można dostrzec na stronie, że 11 spośród 53 poniższych głosów jest liczonych, a 42 liczone nie są. Proszę o uzasadnienie, kieruję ten list do wszystkich osób, które uczestniczyły w spotkaniu 27 stycznia. Pozdrawiam, Bartosz Gil. No i tu jest wydruk jakby tych wszystkich głosów. One, mam nadzieję, że nikt z RODO za chwilę mnie tutaj nie zaresztuje. Login to bdam01xyz, adres bdam01@poligloci.pl, a potem jest bdam02xyz, bdam02@poligloci.pl. Kilka kartek jest z tych adresów. Więc przepraszam, że poszuram chwilę, muszę dojść do końca. Tam będzie odpowiedź od działu IT. Dzień dobry, pisze, a niech będzie, Grzegorz Kowalski. Szanowny panie, uprzejmie informuję, że banowanie użytkowników jest po stronie zespołu listy przebojów trójki. To list od pana Grzegorza, ale kierowany do nas wszystkich, między innymi tutaj też do pana dyrektora. Tak było od początku współpracy i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Zespół IT, portalu IR, wychodząc naprzeciw państwa potrzebom, obiecał przygotować narzędzie, które będzie wyłapywało podejrzane głosy i ułatwiało wam pracę. Jak z każdym automatycznym narzędziem, będzie ono raportowało listę podejrzanych głosów, czyli są jednak jakieś podejrzane głosy, choć jak to prawnie umocować, że one są podejrzane, no trzeba to niestety zrobić na doświadczenie. Licząc się z tym, że jakiś tam poziom błędu jednak będzie występował, bo jest to po prostu czysto ludzka decyzja. Ale ostateczna decyzja, no właśnie, co do kliknięcia każdego adresu, musi należeć do człowieka, członka zespołu LP3, ponieważ należy pamiętać, że ono nie będzie miało 100% skuteczności, o czym państwo zostali poinformowani, bo to jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia technicznymi metodami. Narzędzie jest w trakcie przygotowania, nie było ono planowane ani obiecane w zakresie pierwotnych prac nad LP3, dlatego pracujemy nad nim od stosunkowo niedawna. Mimo to narzędzie jest już w fazie testów, jest to narzędzie eksperymentalne, pogranicza ML łamane na AI, nie znam się na tych skrótach, uczenia, ale tu jest chyba wyjaśnione, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji. Są to rzeczy złożone, przełomowe, jakich nikt nigdy nie przygotował w historii radia, więc zachęcam przede wszystkim do współpracy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Ponadto zespół IT, portalu IR i zespół LP3 jest praktycznie w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Nie miałem o tym najmniejszego pojęcia, mimo że jestem częścią tego bardzo skromnego osobowo zespołu. Dlatego w moim odczuciu angażowanie cennego czasu panów dyrektorów w takich kwestiach technicznych chyba jest zbędne. Ale być może się mylę, jeśli tak, służę dalszymi wyjaśnieniami. Pozdrawiam serdecznie. Mimo wszystko takiego tonu dość mocno korporacyjnego, mnie zniechęcającego, postanowiłem odpowiedzieć nie tylko panu Grzegorzowi Kowalskiemu, ale konsekwentnie załączając wszystkie osoby, które miały na ten temat pojęcie, między innymi pana dyrektora Tomasza Kowalczewskiego. Czy tu będzie koniec tego listu? Chciałem znaleźć końcówkę, która mi umknęła. Nie, to jest... Ja ci przerwę. Jeśli, jak państwo widzą, nam nie trzeba robić audytu.
My się sami audytujemy. Proszę, jeśli obejrzą Państwo te maile, bo możemy je teraz czytać, ale Pani Przewodnicząca uprzedzała nas, że mamy tylko 2 godziny na tutaj, a Państwo senatorowie pewno macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć. Tak, ja dziękuję. Więc tylko raz jeszcze My jesteśmy zaudytowani. Skoro dyrektor wiedział o tym, że są problemy z liczeniem głosów, raz jeszcze zadam głośno to pytanie. Dlaczego dopiero w piątek przy okazji Kazika upublicznił te informacje? To prawda, że... Przepraszam, panie dyrektorze, będzie pan miał głos. Dobrze. Naprawdę. Tylko chciałam powiedzieć tak, żebyście... myślę, że te... Proszę wyłączać po zabraniu głosu. Myślę, że część może być niezrozumiała dla większości osób, które będą to odbierały. Natomiast rozumiem i czy dobrze, że został wprowadzony nowy system. Państwo postanowili, proszę, nowy system informatyczny. Państwo postanowili się jakoś do niego dostosować i mamy taką sytuację. Tylko myślę, że... Proponuję, żebyśmy my się nie skupiali, bo to są jakieś wewnętrzne sprawy spółki, sposobów liczenia głosów. Myślę, nie skupiajmy się na tym, rozumiejąc, że państwo po prostu bronicie uczciwości swojej, uczciwości Marka Niedźwieckiego i myślę, że nikt tutaj w to nie wątpi poza niektórymi osobami, a jeżeli to będą musiały przedstawić dowody, także może nie skupiajmy się na technikaliach. To znaczy, zgadzam się z panią absolutnie. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem w stanie kontynuować, natomiast Ernest dzisiaj rano drukował, to jest ze 100 stron. Tak? Wydrukowaliśmy to wszystko. Jeśli są Państwo zainteresowani, to wszystko jest, cała ta korespondencja jest do wglądu. My Państwu bardzo chętnie ją zostawimy i jeśli chcecie Państwo zasięgnąć opinii specjalisty, bo to rzeczywiście dla laika może być problemem, to myślę, że każdy specjalista to jest w stanie wytłumaczyć i zająć stanowisko. Proszę zostawić materiały. Myślę, że chętnie zajrzymy. Szanowni Państwo, przepraszam, ale już muszę troszkę zdyscyplinować. Oddaję głos panu marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi. Bardzo proszę. Może rzeczywiście o pytania i jeszcze będziemy musieli Państwu też dać czas na odpowiedź, bo tutaj większość pytań i zastrzeżeń była do Państwa, także. Może zblokujemy pytania. No tak, zblokujemy. No zaraz. Pani Przewodnicząca prowadzi to posiedzenie. Zresztą to posiedzenie zostało zwołane na mój wniosek. Taki wniosek, zwróciłem się z tym do pani przewodniczącej, bo mimo, że wydaje się, że to nie jest najważniejsza sprawa, która się dzieje w tej chwili w Polsce, jednak ta sytuacja w Trójce jest takim momentem granicznym, którym uważałem, że komisja powinna się spotkać i z państwem i zadać pytania i posłuchać strony konfliktu, bo to już jest konflikt, poważny konflikt. Ale chciałem powiedzieć też, że jestem oburzony, że nie przyszedł nikt z Krajowej Rady Mediów. Nie przyszedł także przewodniczący Rady Mediów, pan Narodowy, pan przewodniczący Czabański. Ale ponieważ nie przyszedł, to także zadam pytania dotyczące o jego rolę w tej sytuacji, jeżeli oczywiście ona była. Ale to, co się dzieje w Trójce, antenie, które wydawało się jak najdalsze od polityki, pokazuje, że w radio doszliśmy do ściany. No najpierw była opracowywana, zmieniana
Jedynka. Tak? Program polityczny oczywiście, najbardziej polityczny. I zmiany dotyczyły usuwania dziennikarzy, podobnie jak w Trójce. Trójka mi się wydawała, że jest tak odległa od polityki, że ona się uchowa. I może by się uchowała, żeby piosenka Kazika miała inny tytuł. Nie, no, twój ból jest większy niż mój, ale na przykład twój wuj jest większy niż mój, czy coś podobnego, to nie byłoby problemu. Ja byłem przez dwa okresy, dwie kadencje w miejscu, gdzie polityka w radiu się powinna stykać i na tym się powinna kończyć. Na tym się powinna kończyć. Czy w ciele, którym pan... No właśnie, w Radzie Programowej. I oczywiście tam były dyskusje polityczne, czegoś za mało, czegoś za dużo, ale zawsze przedstawiciele, prezes radia, dyrektorzy programów bronili swoich dziennikarzy. I przyznam się też, że ilekroć w poprzednim okresie minionym przychodziłem do radia, a także do telewizji, to ja nie wiedziałem, jakie poglądy ma dziennikarz, który ze mną rozmawia. I uważałem, że to jest wartość, bardzo ważna wartość. A teraz, oczywiście, zaczęło się od jedynki. Komentatorzy i osoby, które prowadzą wywiady, pani prezes, to pani Ogórek, pani Hejke, pan Rachoń, ludzie pracujący w telewizji, ja nie wiem, czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy rocznie, które na podstawie umowy zlecenia otrzymuje w telewizji, czy jeszcze trzeba jej dodać. I do pani pytania konkretne, czy te osoby, one otrzymują gazę większą niż inni dziennikarze prowadzący tego typu programy, czy nie, czy taką samą. I pytanie także do pani i pana Kowalczewskiego, pana dyrektora. Czy były jakiekolwiek rozmowy i sugestie ze strony pana posła i przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego dotyczące tej listy? Czy były jakiekolwiek? Czy to była inaczej, czy to była pana i pani, bo oczywiście to zapewne za zgodą pani musiała zostać dokonana, autonomiczna decyzja. Po prostu uważaliście, że ta piosenka jest tak oburzająca i nie na czasie, że trzeba ją zdjąć. I na koniec, w mojej ocenie pojedynce, bo faktycznie tam najlepszy zespół ten, który zajmował się sprawami zagranicznymi, po zmianach chętnie słuchałem jedynki. W kwestii polityki zagranicznej zniknął. No i zniknęli ludzie i znaleźli się tacy, o których tu przytoczyłem, którzy są jednoznacznie oceniani przeze mnie jako dziennikarze najbardziej polityczni i wspierający obecną władzę. Szanowni Państwo, no nastąpiła demolka Trójki. Demolka, coś, co wydawało się niemożliwe. Po jedynce, demolka, która została zdemolowana od razu na początku, nastąpiła demolka Trójki. I moje oburzenie jest także związane z tym, że ja płacę, także jak wszyscy inni, abonament. Karnie płacę abonament. I nie mam żadnego wpływu w zasadzie, jako ten, który płaci abonament, na to, co się dzieje. Dlatego poprosiłem panią przewodniczącą o posiedzenie komisji, żebyśmy po prostu przynajmniej uważali, mieli jakiś wpływ na to, co się dzieje. I jeszcze do pana Kowalczewskiego.
Nie może się pan zasłaniać w odpowiedzi na pytania, bo to przewiduje tym, że prowadzony jest audyt, czy prowadzone są ustalenia. I mógł pan się tylko zasłaniać śledztwem, jeżeli śledztwo prokuratorskie było prowadzone. Nie może pan wtedy informować o tym, jakie śledztwo, jak to śledztwo wygląda. Zaś to, że prowadzicie audyt, proszę bardzo, ale to nie oznacza, że nie może pan odpowiadać na pytanie. Czyli wracam jeszcze do mojego pytania, czy ta decyzja, zdjęcie tej piosenki Kazika, która spowodowała to, co spowodowało w ogóle. Po prostu według mnie koniec tej trójki spowoduje. Czy ona była podjęta przez pana w sposób autonomiczny, czy ktokolwiek próbował w tej kwestii na pana wpłynąć, czy telefonował, czy przesyłał maile albo SMS-y do pana w tej kwestii, czy nie? Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, może rzeczywiście proszę po kilka pytań. Pierwsza zgłosiła się pani marszałek Borys Damięcka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście w tej chwili to już nie jest sprawa dywagacji, czyj ból jest większy, a czyj ból jest mniejszy czy ważniejszy. To jest po prostu sprawa wolności. Wolności twórczej, wolności obywatelskiej. To jest sprawa zawodostwa i uszanowania tego, co ludzie, prawdziwi zawodowcy są w stanie dla społeczności zrobić, zwłaszcza w takich instytucjach jak media publiczne. To jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Pretekst znamy, wiemy. Do mikrofonu, proszę Basiu. Pretekst znamy, wiemy skąd on się wywodzi i o co chodzi. Ale ja chcę zwrócić państwa uwagę tu wszystkich siedzących na zupełnie inną rzecz w tej chwili. Na szczyt arogancji, jaką wykazali nam dzisiaj przedstawiciele telewizji publicznej. Pani prezes i pan dyrektor. Nie wiem, czy państwo... Radia, oczywiście. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na pierwszą wypowiedź pani prezes. Pani prezes nie miała nic do powiedzenia, a moim zdaniem wynika to z absolutnej arogancji potraktowania nas tutaj dzisiaj jako osoby, którym nie warto strzępić języka, wobec których nie warto strzępić języka. Ponieważ pani powiedziała w dwóch zdaniach tylko i wyłącznie, że po pierwsze nie wszyscy dziennikarze byli czy są zatrudnieni w trójce, bo niektórzy pracują w jedynce i to jest właściwie na tyle, co w tej ważnej sprawie o wolności miała pani do powiedzenia. Wydaje mi się, że pan dyrektor chce powiedzieć coś więcej, bo pewnie od czasu do czasu z powodu zaszłości i tego, że kiedyś był kolegą, a dzisiaj czy od jakiegoś czasu uległ politycznej przemianie i politycznej dojrzałości w innym kierunku, nie może się kolegować z państwem i nie może państwa wspierać jako swoich pracowników, czemu się wszyscy bardzo dziwimy, bo tak jak tutaj siedzimy, zawsze kiedyś ktoś z nas był szefem i pracował z grupą ludzi. Cenił zawodowców i to było szalenie ważne. Także proszę państwa, ja zwracam uwagę na to, że pani prezes dzisiaj, pani prezes Radia Publicznego, dzisiaj jawi mi się tutaj, dziękuję, dzisiaj jawi mi się tutaj jako politruk, który przychodzi z konkretnym zadaniem i konkretnym poleceniem przy okazji sprawy, która wybuchła, jakiejś, ktoś może powiedzieć, głupiej piosenki, jakieś listy przebojów, która nie odgrywa żadnej ważnej roli gospodarczej w naszym kraju, czy nie pomaga wygasić koronawirusa, czy nie, prawda? Ale pani się jawi jako politruk. Nie ma w pani żadnej empatii, nawet w tembrze pani głosu i w tym, co pani powiedziała, żadnej empatii do tych pracowników, którzy odeszli, do tych pracowników, którzy tutaj siedzą. Jest tylko ton pełnej arogancji do nas wszystkich tutaj siedzących. Pani po prostu nie ma o czym z nami
rozmawiać. Ja nie wiem, kim pani była zawodowo, zanim, i czym się zajmowała zawodowo, zanim przyszła do Polskiego Radia, ale nie wydaje mi się, żeby specyfika pracy w Polskim Radio była pani najsilniejszą stroną, bo tego pani nie jest w stanie pokazać. Nieśmiało chciałabym jednak mimo wszystko zapytać, skąd pani się wzięła w Polskim Radio? Kto panią zaproponował i dlaczego pani przyjęła to stanowisko? W końcu w instytucji, która wymaga bardzo dużego zaufania zarówno społecznego, czyli słuchaczy, jak i bardzo dużego zaufania pracowników, po to, żeby się z tymi pracownikami utożsamiać. A mówię to z pozycji osoby, która spędziła prawie 50 lat pracy zawodowej w telewizji publicznej właśnie, gdzie zawsze uważaliśmy, że radio jest tą matką i ojcem telewizji publicznej. I podkreślam, że pierwsi dziennikarze, jacy zaczęli przychodzić, żeby współpracować z telewizją, to byli dziennikarze radiowi, ponieważ mieli doświadczenie, mieli staż, mogli bardzo dużo od siebie wnieść. Pani to wszystko lekceważy, unicestwia w jakiś sposób. Więc proszę odpowiedzieć na moje może zbyt intymne pytanie, ale wydaje mi się, że w takim układzie powinniśmy wiedzieć, skąd pani się znalazła w Polskim Radio. Dziękuję. Dziękuję pani marszałek. Ewa Matecka, pani senator, proszę bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Jeżeli pani przewodnicząca wyłączy mikrofon. O, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Herbert pewnie by powiedział, że w gruncie rzeczy to kwestia smaku, ale sprawa jest o wiele tragiczniejsza. I po wysłuchaniu państwa redaktorów, po wysłuchaniu zacnych przedstawicieli zaproszonych na naszą komisję, dochodzę do przekonania, że ta sytuacja w Trójce to jest jakby apogeum całkowitego podporządkowania sobie mediów naciskom politycznym. I w świecie znowuż mówi się o Polsce, mówi się o mediach publicznych, przyrównuje się tą sytuację jako zaprzeczenie reguł demokratycznych. W krótkim czasie de facto doszło do zlikwidowania symbolu niezależności, jakim była Trójka, symbolu i jakości dziennikarskiej. I te nazwiska, które pani przewodnicząca była uprzejma przeczytać, należy wielokrotnie mówić głośno. Mówić głośno o tych ludziach, którzy albo zostali zwolnieni, albo nie wytrzymali i odeszli na własną prośbę, bo haniebne jest to, że stwarza się dziennikarzom w ich pracy takie oto warunki, z którymi dłużej już pogodzić się nie mogą. I doprowadzono praktycznie do likwidacji zjawiska radia autorskiego. Ja urodziłam się dosyć dawno i nawet w czasach PRL-u nie było mowy o usuwaniu przebojów. A pamiętamy taki przebój Manamu, To tylko tango, i ono funkcjonowało na liście przebojów tylko w tych pierwszych taktach werbli, bo nie można było, czy nie chciano z różnych powodów puścić całości werble, ale one bardzo wiele znaczyły. A Kazik śpiewał zawsze i Kazik krytykował wielu. Kazik krytykował Józefa Oleksego, Kazik też krytycznie w swoich wystąpieniach artystycznych śpiewał o premierze Waldemarze Pawlaku i nikt z tym nic nie robił i powinno tak również zostać potraktowane to teraz. Tym niemniej stało się inaczej. I to prowadzi do takiej konkluzji, o której myślałam, że nigdy nie będziemy mówić, że w mediach publicznych jest zarządzanie poprzez strach. To jest straszne, proszę państwa. To jest straszna konkluzja. I kiedy słyszymy takie karykaturalne tłumaczenia kierownictwa, wypieranie się podczas konferencji prasowych własnych słów i poleceń wydawanych dziennikarzom,
To stawia w ogóle pod znakiem zapytania ten sposób zarządzania Polskim Radiem. Nie muszę mówić o tym, z jakimi poglądami, z jakimi opiniami spotykamy się w naszych regionach, co piszą słuchacze Trójki na Facebookach, jak jednoznacznie krytykują, jak żałują i niektórzy jak płaczą, jak kiedy ja czytam listę tych osób i kiedy widzę, że chociażby pan Bukartyk, że chociażby Bugalski, Rosik, z którymi ja również podczas mojej wcześniejszej pracy miałam możliwość kontaktowania się, czy pan redaktor Mann, czy pan redaktor Piotr Metz, to po prostu ogarnia mnie przerażenie i niedowierzanie, że do tego doszło. Ale to są ludzie honoru. To są ludzie, którzy zdecydowali w ten sposób, ponieważ inaczej ich smak im na to nie mógł na inną reakcję pozwolić. Oczywiście rodzą się pytania, szanowni państwo, co dalej? Co dalej i co teraz? Bo została przekroczona pewna granica wprowadzająca wprost cenzurę do polskiego radia. I to jest dosyć niebezpieczne, bo jakby wolność mediów jest takim identyfikatorem, dzięki któremu zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy o tym, w jakim gronie jesteśmy i dlaczego nas tam przyjęto. Pani senator, przepraszam, ale jeszcze... Chciałabym zadać pytanie, ale właściwie sytuacji ja nie mam żadnych pytań, dlatego że dla mnie ta sytuacja jest jasna i oczywista, ale chciałabym i bardzo proszę, żeby pan dyrektor odpowiedział na to pytanie, które wcześniej zadała pani redaktor. Bardzo mnie interesuje odpowiedź na to pytanie. I dlaczego pan to zrobił? Dlaczego pan to zrobił? Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Teraz pan Marcin Bosacki, później pani poseł Śledzińska-Katarasińska. Przepraszam, później szykuje się senator Pociej i pan poseł Zimoch. Także bardzo, bardzo państwa proszę o jednak skracanie się, ale też może spróbujmy jeszcze posłuchać naszych gości, bo myślę, że w tej chwili nie jest ważniejsze, co my mamy do powiedzenia, tylko wykorzystajmy tę okazję, że gościmy tutaj dziennikarzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja zacznę od złożenia hołdu. Hołdu wszystkim, którzy przez pół wieku tworzyli Trójkę. Ja pierwszy raz słyszałem Trójki, słuchając kabaretu 60 minut na godzinę. Jako 10 albo 11-latek. Potem, kiedy miałem 12 lat, starsza siostra zawołała mnie pewnego wtedy sobotniego wieczora i powiedziała: Marcin, chodź, bo to jest taka lista przebojów, gdzie puszczają najlepsze kawałki na świecie. I to było oczywiście Niedźwiecki, to był rok 82. Za komuny program trzeci nie był idealny, tam też było sporo propagandy, ale był pewną furtką, jakich było sporo w tamtym systemie, przez które można było oglądać coś więcej niż tylko smutną, perelowską, komunistyczną rzeczywistość. I program trzeci sprawdził się od 89 roku do 2015 roku w wolnej Polsce. Jako radio poważne, jako radio wiarygodne, jako radio atrakcyjne, jako radio, które miało wielu słuchaczy. I chciałem wszystkim złożyć naprawdę najgłębsze wyrazy szacunku tym, którzy tutaj są dzisiaj. Nikogo z państwa nie znam, ale wiele głosów z państwa znam z anteny. Ale też wszystkim, których tutaj nie ma, w tym największym, jak Kaczkowski, Mann czy Niedźwiecki. I chciałem również złożyć wyrazy szacunku tym, którzy w tej chwili odchodzą z tego radia, widząc, że już w nim się nie da dłużej wytrzymać, jak również tym, którzy odeszli z niego przez ostatnie 4 lata.
Ja muszę powiedzieć, że ja przestałem słuchać Trójki w 2016 roku, poza jakimiś epizodycznymi dniami, jak na przykład Lista Wszechczasów. I to, co się stało z Trójką, jest dokładnie obrazem tego, co się stało z państwem polskim. To znaczy, i różnicą między pierwszymi rządami PiS-u, a rządami PiS-u w tej chwili. W pierwszym PiS-ie państwo mówiliście, niektórzy z szacunkiem, o panu Skowrońskim. Można było mieć do tego zarzuty, można było się z tym nie zgadzać, ale to była próba pewnej wizji, wprowadzania pewnej wizji, czasem naginając, w mojej opinii, reguły, ale rzadko je łamiąc. Natomiast w tej chwili z całą pewnością mamy do czynienia z zawłaszczaniem państwa i z metodą, że jeśli się ktoś nie zgadza z PiS-em, nawet nie zgadza, tylko jeśli przeszkadza interesom PiS-u, tak jak partia rządząca je widzi, to się dzieje to, co w tej chwili w Trójce. Czyli jest atakowany. Mam dwa pytania do państwa, którzy niestety w tym demontażu Trójki w tej chwili uczestniczą. Do pana dyrektora Kowalczewskiego, którego zresztą znowu szanuję za to, co robił paręnaście czy dwadzieścia parę lat temu jako korespondent Polskiego Radia na Bałkanach. Konkurowaliśmy, ja jako redaktor w działu zagranicznego największej polskiej gazety, pan jako korespondent, ale się, jestem przekonany, szanowaliśmy nawzajem i swoje media. Dlaczego pan wysłał ten SMS? Po co? I czy to była pana osobista inicjatywa, czy ktoś panu to polecił lub zasugerował? A do obojga z państwa mam pytanie takie. Czy państwo nie widzicie, nie rozumiecie, nie czujecie, że będziecie w historii, że będziecie przez dzieci i wnuki pytani, dlaczego skończyliście chlubną działalność jednego z najważniejszych forów, jednej z największych instytucji polskiej kultury przez ostatnie pół wieku? Jaką zostawicie po sobie spuściznę? Co po was zostanie? Dlaczego to robicie? I tak, ostatnie zdanie, odpowiadam państwu, którzy tutaj jesteście, potrzeba mediów publicznych, ale niestety trzeba będzie je odbudować na skalę co najmniej taką, jak w 1989 roku, bo zostały do tego stopnia zniszczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy możemy pana senatora Pocieja, który tylko jedno zdanie... Rozumiem, u siebie. Tak. I musi wracać na komisję, którą będzie współprowadził. Bardzo proszę, panie senatorze. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo krótko jedno zdanie do państwa dziennikarzy. Z tego, co słuchałem, ciśnie mi się jako prawnikowi, człowiekowi, który długo wykonywał zawód adwokata, jedno słowo: mobbing. I jeżeli macie państwo takie przeświadczenie, to jest droga prawna, żeby policzyć się z tymi, którzy uprawiali w stosunku do was mobbing. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz pani poseł. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, ja wiem, że i czas goni, i tu zresztą najważniejsi jesteście państwo z Trójki, z Radia Polskiego. Ale ja chciałam bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej w imieniu Sejmowej Komisji Kultury, a przynajmniej jednej części, niestety części mniejszości, jako że wiadomo, że opozycja jest w mniejszości. I chciałam podziękować, bo miałam o czym innym mówić, ale korzystając z okazji, ja tak poproszę, po pierwsze, bardzo proszę kolegów z radia o przekazanie także nam materiałów, może być na moje ręce, bo nie wiem, wiadomo, że Sejm jest wygaszony, więc my mamy bardzo małe możliwości jakichkolwiek debat i spotkań, ale mając takie materiały, być może uda nam się w trybie plenarnych posiedzeń, czy w zapytaniach, czy w interpelacjach, czy w informacjach bieżących
podnieść tę kwestię. Obawiam się, że w tym wygaszeniu Sejmu także nie będziemy w ogóle debatować nad dorocznym sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych, bo nie wiem jak. No, komisję ostatni raz widziałam, jakiś sygnał od niej miałam chyba 2 miesiące temu. Pan przewodniczący Babinec nie reaguje na nasze, czyli wiceprzewodniczących z opozycji, wnioski o zwoływanie komisji. Więc no, spróbujemy mimo wszystko ten temat także przenieść do Sejmu i dlatego bardzo proszę w imieniu kolegów o te materiały. Natomiast no cóż, gdyby tu był pan przewodniczący Czabański, to zadałabym mu podstawowe pytanie, które troszkę mnie tu wyręczyła pani senator Borys Damięcka, ale ja bym zadała panu Czabańskiemu pytanie, czy przewiduje natychmiastową zmianę kierownictwa Radia Polskiego, ponieważ muszę powiedzieć, że to, co się stało, to jest po prostu zaoranie radia. Proces, który się zaczął w grudniu 2015 roku, tymi wszystkimi zmianami ustawowymi, otrzymał taką wisienkę na torcie. Zniszczenie trójki radiowej. To jest samobój, pani prezes, i myślę, że gdyby pan prezesem, przewodniczącym Rady Mediów Narodowych był kto inny, a nie Krzysztof Czabański, to pewno pani by już się z tym stanowiskiem musiała pożegnać, ponieważ pani zaorała radio, zaorała pani. No ale jak słyszę, jeżeli pan prezes Czabański właśnie teraz mianuje Jacka Kurskiego członkiem zarządu telewizji, no to może pani być może i spokojna o swoje stanowisko, choć jak pani wie, stanowiska nie są wieczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł i bardzo dziękuję za obecność też państwa i oddaję jeszcze szybciutko głos panu Zimochowi i następnie państwu. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem do ciebie, Tomku, ale od soboty, a właściwie od piątku, pozwól, mimo że pracowaliśmy wiele lat w radiu, że jednak wrócimy do formy pan. Czy kiedykolwiek wcześniej zwracałeś się do pracowników, którzy pracowali przy liście przebojów programu trzeciego z podobnymi SMS-ami? Czy kiedykolwiek wcześniej zwracałeś się o to, by zmieniono jakąkolwiek albo zrobiono coś z jakąkolwiek inną piosenką? Czy może brałeś pod uwagę, że na przykład przebój Rolling Stonesów może też zawierać słowa, które mogłyby obrazić twoich przełożonych? Czy zachowałeś się, wysyłając SMS-a w nocy, jako cenzor, jako aparatczyk? I co powodowało, że to zrobiłeś? Kolejne pytanie. Czy dzisiaj, słysząc te słowa, nie jest ci po prostu głupio i nie powinieneś napisać szybko pisma o dymisję, a przede wszystkim przeprosić pracowników i Marka? Dlaczego kłamałeś, mówiąc najpierw, że piosenka ta znajdowała się poza listą kandydatów? Dopiero następnego dnia zmieniłeś znowu swoje oświadczenie. Czy nie jest po prostu ci z tym wstyd? Nie jest ci wstyd, że niszczysz polskie radio? A do państwa obojga. Stojąc na konferencji w korytarzu Polskiego Radia, pani prezes, lekko mówiąc, zapraszamy wszystkich, nawet tych, razem to powiedzieliście, to jest podobny wydźwięk, nawet tych, co nie za bardzo mają warsztat, ale chcą, bo przeżyją tutaj przygodę. Tomku, z tobą przygodę? Panie Tomku, z tobą? Po czymś takim? Czy ty potrafisz się wczuć w sytuację, w serca, w duszę, w głowy tych ludzi, którzy tu są, albo w głowę Marka Niedźwieckiego? Jak możesz manipulować jednym z najuczciwszych dziennikarzy? Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć publicznie, to odpowiedz sobie sam. I spojrzyj w lustro i wiesz, co masz zrobić. Co z panem się stało, panie Kowalczewski? Pan jest aparatczykiem, cenzorem, politdrukiem, czymś, co wydawało się, że odeszło w czasy zapomniane. Bardzo dziękuję. Oddaję państwu głos. Pani prezes, pan dyrektor, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Odniosę się do wszystkich tych kwestii, które tutaj prawie przez 2 godziny państwo podnosili, bo notowałam sobie te wszystkie informacje i pytania i
i też no, uwagi państwa. Na początek chciałabym się odnieść do tego personalnego ataku pani marszałek. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie zawodowe, ono jest bardzo długie. Pracowałam w różnych rodzajach mediów. Mam kartę mikrofonową, miałam, gdy pracowałam w telewizji, kartę ekranową. Więc no, to moje reportaże radiowe znajdują się w antologii reportażu radiowego. Zatem jeżeli chodzi o radio, to jednak to doświadczenie mam. Kolejna rzecz. Chciałabym się jeszcze odnieść do kwestii właśnie. Tutaj pan marszałek wspomniał, że to może i nie jest najważniejsza sprawa dzisiaj. Oczywiście nie jest, bo zapewne też państwo będą musieli się spotkać w sprawie cenzury w innej stacji radiowej. Może państwo zechcą porozmawiać o sytuacji z anulowaniem rozmowy z panem redaktorem Latkowskim. Ewentualnie też o dziennikarzu jednej ze stacji telewizyjnych. Ale to oczywiście kiedy indziej. Bo może kolejna rzecz, do której chciałabym się odnieść. Padło tu mnóstwo opinii, publicystycznych wypowiedzi. Ja państwa wbrew pozorom, pani marszałek, rozumiem i bardzo mi przykro, że państwo w tej chwili są w takiej sytuacji. Jest przecież możliwość rozmowy i to, kiedy także pana redaktora Bartosza Gila, gdyby się pan zechciał spotkać i porozmawiać, to zdecydowanie, ja panu nie przerywałam, zostałam zastopowana, kiedy się chciałam odnieść w trakcie. Wybaczcie państwo, my się nie odzywaliśmy, państwo mogli się odzywać. Jest mało czasu i chciałabym mieć jednak coś do powiedzenia jeszcze na koniec. Jeżeli chodzi... To znaczy ja przedłużę chwilę. Także... Dobrze, ale chciałabym się odnieść do tej sytuacji, o której tutaj konkretnie rozmawiamy. Oprócz emocji, oprócz opinii, publicystycznych wypowiedzi są pewne fakty i my je będziemy badać. Ja się o pewnych rzeczach dowiaduję świeżo. I bardzo chętnie będę je wyjaśniać, także z państwem bardzo chętnie porozmawiam, jeżeli będzie państwa taka wola. Jeżeli, bo zastanawiam się, tutaj zasypali państwo mnóstwem szczegółów z całej historii radia, wybierając oczywiście pewne rzeczy, to zrozumiałe, bo trudno mówić o wszystkich. Ale mam wrażenie, że te kwestie, które państwo przedstawili, no, pokazują pewną prawidłowość. Rozumiem, ale chciałabym też zaznaczyć, że w tym wszystkim umyka chyba kwestia najważniejsza, być może państwo na nią nie zwrócili uwagi, że w tle są nieprawidłowości, które trzeba wyjaśnić. I nie bardzo rozumiem, dlaczego mówimy tutaj o pewnej publicystycznej tezie, zamiast porozmawiać o tym, co można poprawić. Sam pan redaktor mówił, że system nie jest idealny i że należy go poprawić. Informatycy powinni to zrobić i pracują w tej chwili nad tym. Natomiast nie ukrywajmy, że ten system ręcznego zmieniania kolejności piosenek był. Jak to się odbywało, jak to było możliwe, jak dopuszczał system i na czym to polegało, to wszystko chciałabym zobaczyć na podstawie kontroli i wtedy, czy wniosków pokontrolnych i wtedy móc się do nich odnieść. Chciałabym operować faktami, a nie publicystyką czy emocjami. I rzecz chyba tutaj niezmiernie istotna i chyba najważniejsza de facto. Wiele państwo mówili o słuchalności. Chciałabym zauważyć, że ta słuchalność spadała od wielu lat. Od wielu, wielu lat. To proszę też wziąć pod uwagę, że ta słuchalność, czy te audycje, które od wielu, wielu lat były na antenie Trójki, były tworzone przez właśnie tych dziennikarzy, którzy odchodzą. Wyniki, ja wiem, słuchalność spadała także, nie mówię, że przez Niedźwieckiego, ale
Ale nie możemy pomijać faktów, że w czasie, kiedy ci dziennikarze pracowali, ta słuchalność właśnie wygląda tak, jak wygląda. I to jest fakt niezaprzeczalny, więc bardzo proszę o tym pamiętać. A propos słuchaczy, i to jest jeszcze zanim koledze oddam głos, bo wydaje mi się, że też powinien mieć taką możliwość, pomimo braku czasu. Mówili Państwo tutaj o tym, że słuchacze dzwonią, mówią o swoich wrażeniach, o tym, że przeżywają to, co się dzieje. Mają prawo, nikt im tego nie zabraniał. Mieli prawo się wypowiadać. Dzwonili, wypowiadali swoje zdanie o stacji. A ja teraz chciałabym kilka przytoczyć, które ja znalazłam w internecie. Ja 4 lata temu skasowałam Trójkę z listy stacji, nie mogłem porankowych ekspertów słuchać, a żyłem z tym radiem 30 ponad lat. Kolejny. A ja właśnie z przyjemnością wróciłam do zdekomunizowanej Trójki. Co racja, to racja. Moja córka słucha pop i hip-hop w necie, a Trójka w ogóle to radio to jakieś średniowiecze. Kolejny. Radio dla dziadków nie może się utrzymać niestety. Przyszłość radia analogowego nie istnieje. Tutaj wymienione nazwisko dziennikarza, nie przeczytam, musi zgasić światło i zejść do podziemia. De facto jest inne słowo, ale nie chcę go czytać. Skandal to ustawianie listy i cały sztuczny tłum. Szum, przepraszam. I tak dalej, i tak dalej. Pozwolę sobie nie czytać więcej. I na zakończenie już, bo widzę, że Państwo jednak chcieli pomimo dużo większej możliwości zabierania głosu, chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Kierownictwo radia jest gotowe do rozmów. Powinniśmy wiele rzeczy wyjaśnić i z pewnością też, jeżeli chodzi o słuchalność, kondycję radia, oczywiście nie tylko radia, ale w ogóle wszystkich mediów, jest bardzo istotna i dalej chętnie będziemy uczestniczyć w tym demokratycznym, pluralistycznym świecie medialnym, jaki jest teraz dzięki mediom publicznym. Czyli wszystko w porządku. Wszystko w porządku według Pani. Przepraszam. Nic się nie stało. Gratuluję. Bardzo, Pani prezes. Bardzo dziękuję Pani dyrektor, Pani prezes za wypowiedź. Chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy chyba mamy tutaj taką sytuację na Komisji Kultury, że prezes radia przychodzi i czyta niepochlebne opinie, które się ukazują w sieci na temat swojej firmy. To jest naprawdę niespotykane. To jest z czymś takim po raz pierwszy mam w życiu do czynienia. Muszę też powiedzieć, że chciałam pani dyrektor powiedzieć, że rzeczywiście jesteście państwo dzisiaj osamotnieni. Czy zastanowiliście jakby politycznie po tej stronie, czy zastanowiliście się państwo, dlaczego dzisiaj się tutaj nie zjawił pan Czabański, dlaczego nie przyszła tutaj Krajowa Rada, dlaczego oni nie przyszli, nasi koledzy pani przewodnicząca, Senatu, bo powołują Jacka Kurskiego na szefa telewizji. Dlaczego nie przyszli także nasi koledzy senatorowie z PiS-u i nie stają w państwa obronie, członkowie komisji. I powiem pani dyrektor, po prostu moim zdaniem już nawet oni nie chcą świecić oczami za to, co się dzieje. To po prostu tak niestety wygląda, bo w innych sprawach tu przychodzili i naprawdę stawali w obronie. Wydaje mi się, że mamy takie wrażenie, że już nie ma czego bronić, a dzisiejsze państwa... Ta wypowiedź przed chwilą, to dezawuowanie własnej firmy, własnych dziennikarzy. Jak tak można? Jak tak można bez pokory, bez niczego przychodzić gdzieś do pracy i po prostu w ten sposób się wypowiadać o instytucji? Dla mnie to jest niesłychane. Muszę powiedzieć, że państwo stoją na konferencjach, ale to, co usłyszeliśmy dzisiaj oko w oko, państwo powinniście stawać za tymi ludźmi. Państwo powinniście bronić tej Trójki. Państwo powinni każdego polityka wyrzucić na zbity łeb, po prostu z radia, za drzwi. Tak uważam.
a nie postępować w ten sposób. Przepraszam za te emocje. Oddaję jeszcze panu dyrektorowi. Jeżeli będzie pani chciała zabrać głos, proszę bardzo. To prawda, co mówił redaktor Gil, że od początku roku nowa, mówiąc w skrócie, strona do głosowania. Zgłaszano problemy. Wiem, że były napięcia między zespołem pracującym przy liście przebojów AIT w portalu i wspólnie z dyrektorem portalu doprowadziliśmy do spotkania państwa i to było jedyne chyba spotkanie, na którym byłem. Może było jeszcze jedno, ale to byłem chwilę. Później te maile, które przychodziły do mojej wiadomości, tak jak i do dyrektora odpowiedzialnego za portal, ja widziałem. Były też, wiem, różne momenty, że raz lepiej działa, raz trochę gorzej, ale kilka razy pytałem. I pytałem redaktora Niedźwieckiego, i pytałem redaktora Piotrka Barona, i wydawcę Halinkę. Jak tam jest z tym liczeniem? Czy dalej macie problemy, czy potrzebuje interweniować? Słyszałem, jest już coraz lepiej, a w ostatnim czasie słyszałem, że jest okej, że nie chcą mi zawracać głowy. Ja wtedy jeszcze byłem sam, bo zastępcę mam od niecałych 2 miesięcy i poprosiłem, no scedowałem, to, co powiedziałem przed chwilą, że jeżeli jakiekolwiek problemy, to proszę powiedzieć, ja będę interweniował. Dostałem informację 15, że coś jest z tym notowaniem. Przychodziły jakieś kolejne rzeczy i zdecydowałem, że to notowanie najlepiej będzie unieważnić i dojść do prawdy, co tak naprawdę się stało. No i doszliśmy do tej prawdy, przynajmniej taką na tamten moment, i w poniedziałek w godzinach wieczornych zawiesiliśmy notowanie, w którym ta piosenka, która była na pierwszym miejscu, była na miejscu czwartym. Ostatni raz tę piosenkę słyszałem w Trójce wczoraj po południu. I dopóki to nie zostanie wyjaśnione do końca, jest notowanie na liście, piosenka jest na miejscu czwartym i to dotyczy kilku piosenek z informacji, które mam, że tam kilka piosenek nie jest na miejscach, na których powinno być, że w ostatecznym podliczeniu były na innym niż na tym notowaniu, które w tej chwili jest w internecie. Czy my nie zasługujemy na odpowiedź na pytanie, co to znaczy, że przychodziły jakieś informacje, tak, że coś jest nie tak? Tak. Panie dyrektorze, ja mam taką prośbę. Proszę powiedzieć, wyjaśnić i odpowiedzieć na to pytanie, jak to się dzieje, że o godzinie 2:52 wysyła pan SMS-a o treści: Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie. No właśnie dlatego, że... Proszę pana, ale dlaczego piosenki nie ma ja być pytałem na antenie? Się, czy Krzysztof Czabański z panem rozmawiał. Przepraszam, panie marszałku. Nie rozmawiałem z Krzysztofem, z panem przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, Krzysztofem Czabańskim. Ale panie... Ale ja próbuję wytłumaczyć. Jeżeli mamy wątpliwości, że coś z tym notowaniem może być nie tak i potem, jak się okazuje, piosenka nie jest na pierwszym, tylko na czwartym miejscu. Ja chciałem to po prostu wyjaśnić. Jak dostałem wyjaśnienie, lista została umieszczona. Ale pan ją chciał zdjąć z anteny. Pan nie chciał jej usunąć z listy, przesunąć z pierwszego na 90. Pan ją chciał zrzucić z anteny. Ale to pan to napisał przecież. Ale nie. Ale to tylko... Ale nie wiemy, o jakiej piosence, bo to jest... No, uczciwości mówię, trochę. Jest The Cure, Rolling Stones. Panie dyrektorze, jeśli pan wierzy w piekło...
to ja bym się na panu ministrze zaczął bać, ale na pewno panu nie współczuję. Na pewno nie o piosenkę Kazika chodziło, nie? Nie możemy, nie mając pewności, że wszystko na liście było, grać piosenki, która zajęła miejsce pierwsze, jak zajęła czwarte. Nie może się powiedzieć na antenie w związku z tym? Ale wczoraj graliśmy... Przepraszam, ale... Wczoraj zagrał ją redaktor Cieślik, jeden z architektów zniszczenia Trójki, który w geście, nie będę go tłumaczył, również pożegnał się właśnie z anteną i zagrał tę piosenkę jako ostatnią w tej audycji. Dziękuję. Tę piosenkę, no jak to jaką? Pani redaktor Szydłowska, bardzo proszę. Nie, ja tylko chciałam nadal dowiedzieć się po prostu. Się zgłaszać. Mam wrażenie, że zasługujemy, panie dyrektorze, na odpowiedź na pytanie pierwsze brzmi, bo teraz pan zaczął mówić nagle, jak gdyby fakt, że były wątpliwości co do pierwszego miejsca na liście. Jaki ma związek z tym, czy piosenka może być grana przez radio? Bo szczerze mówiąc, po tylu latach słuchania wszystkich wielu stacji radiowych nie rozumiem tego połączenia. A drugie, nadal nie rozumiem, kto zwrócił pana uwagę na nieprawidłowości przy tym konkretnym zestawieniu listy przebojów, bo mówi pan ogólnie, a wiedząc o tym, że są problemy z liczeniem listy, wykorzystał pan tę wiedzę dopiero właśnie przy tym zestawieniu. Jakby co się zadziało pomiędzy zakończeniem listy a SMS-em wysłanym w nocy do Piotra Meca? Tak, i teraz proszę pan, szybciutko już, pan Zozuń, tak. Chciałbym się odnieść do tego, co pani prezes mówiła o spadającej słuchalności. Tak, ona spada. Ona spada od 2016 roku. A tak jak powiększa się ta lista, którą pani senator przeczytała na samym początku posiedzenia komisji. Gdyby cofnęła się pani do wcześniej, to nagle okazałoby się, że Trójka po pierwsze z miesiąca na miesiąc zyskuje słuchalność i dochodzi do poziomu 8, a w dużych miastach o wiele większego procenta słuchalności. Osiąga dosyć dobrą publiczność komercyjnie, ponieważ mieliśmy słuchaczy w wieku 35-55 lat z nadreprezentacją średniego i wyższego wykształcenia, więc mieliśmy po prostu komercyjnie bardzo dobrą publiczność i ta słuchalność z miesiąca na miesiąc szła w górę. Myśmy przewyższyli w 2016 roku program Pierwszy Polskiego Radia. Prześcignęliśmy. Byliśmy najlepszą z rozgłośni radia publicznego. A potem jak rosła ta lista, ta słuchalność nam spadała. Im więcej było nazwisk na tej liście, tym mniejsza była słuchalność. Jeszcze coś tam się utrzymywało, bo był Wojtek Mann, Piotrek Kaczkowski, Marek Niedźwiecki. No ale teraz to już nie wiem, kto ma pani prezes, zrobić tę słuchalność. Bo tu już jest komplet. Bardzo, bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan redaktor jeszcze? Później pan ja Nogaś. Tylko krótko. Będziemy... Pani... Dobrze. Pani to... Nie, ale dajmy jeszcze tak, czy to w tej samej sprawie? Panie tak, pośle. Panie Tomku. Zaklinać może pan rzeczywistość, ale pan nawet nie zdobędzie zaufania u tych, dla których pan obecnie pracuje. Nie oszuka pan radiowców. Nie oszuka pan radiowców takim tłumaczeniem. Przecież pan zadzwonił zaraz po liście przebojów najpierw do kierownika redakcji muzycznej. Później po 3 godzinach pan wysyła SMS-a. Ja panu zadałem konkretne pytanie. Czy w poprzednich notowaniach listy przebojów też pan po godzinie 22 dzwonił? I miał wątpliwości, czy ta piosenka, która tydzień, 2 tygodnie, miesiąc temu zajmowała pierwsze miejsce, też miał pan takie wątpliwości? Czy pan nie widzi, że dziennikarze programu Trzeciego Polskiego Radia powiedzieli stop, manifestowali na stojąco w pobliżu budynku programu Trzeciego i nie chodzi tylko o to, czy to jest miejsce pierwsze czy szóste. Chodzi także o to, jak pan się zachowuje jako dyrektor. Niech pan odpowie konkretnie na pytanie. Dlaczego najpierw zadzwonił pan tuż po zakończeniu listy przebojów do kierownika redakcji muzycznej? Tak, wszyscy stawiamy to samo pytanie, panie dyrektorze. Mhm. Proszę się do tego odnieść. Naprawdę tu jest... No dobrze. Te pytania się powtarzają. Proszę. Tak, zadzwoniłem, ale nie odebrał. I później po paru minutach rozmawialiśmy i powiedziałem, że coś jest
nie tak chyba z listą przebojów i z i dlatego... Na jakiej podstawie pan uznał, że coś jest nie tak? Miałem informację. Od kogo? Proszę wybaczyć, ale... Jaki wywiad? Jaki wywiad? Nie, nie. Wiem. Czego się pan uznał? Wiem, że chciałem i chcę nadal wyjaśnić tę sprawę. Piosenka jest na liście przebojów Trójki. Jest, jest. Na czwartym miejscu. Ale artysta wycofał. Bezpośrednio po zakończeniu audycji pan dzwonił, naciska. Przepraszam bardzo, przepraszam. Nikogo nie naciskałem, nikogo nie naciskałem. Pani prezes, niech pani stanie w naszej obronie. Przecież pani słyszy. Mówiła pani o swoim doświadczeniu. Słyszy pani, jak nie możemy uzyskać odpowiedzi jasnej na pytania, które formułujemy dzięki doświadczeniu. Wykłada pani etykę dziennikarską. Niech pani stanie po naszej stronie. Dlatego chciałabym i powiedziałam w swoim wystąpieniu przed chwilą, że chcę z państwem także porozmawiać. Po tym, jak zostaliśmy oskarżeni? Stanięcie po stronie waszym to jest dymisja. To jest ta etyka, którą pani wykłada? Chciałabym zauważyć, że nikt pana, przynajmniej publicznie, nie oskarżał. Gdyby... proszę, decyzję podejmuje dyrekcja programu do czasu wyjaśnienia sprawy. Poszedł pan na zwolnienie lekarskie, nie było z panem możliwości się spotkania, więc zapraszam. Nikt mnie nie zaprosił na żadne spotkanie, najpierw zostałem oskarżony. Bo nawet pan nie zdążył uzyskać tego zaproszenia, więc to, co mówię... A zostało ono wystosowane? Proszę zwrócić uwagę, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówię, że chcę tę sprawę wyjaśnić i z państwem się spotkać i porozmawiać... Nie, pani nas najpierw oskarżyła, dopiero teraz chcę ją wyjaśniać. To nie jest właściwa ścieżka. I na podstawie faktów, które mamy, dochodziło do ręcznych manipulacji. To nie jest oskarżenie, tylko to jest fakt. Nikt personalnie państwa nie oskarżył. Został oskarżony Marek Niedźwiecki, jego asystent. Jestem jego jedynym asystentem. Ale konferencja pokazywała fakty i to, jak, co się działo z piosenkami, co się działo przy głosach. Więc bardzo proszę też dać nam szansę na wyjaśnienie, na to, żeby kontrola mogła z państwem porozmawiać, zobaczyć, co się dzieje i żebyśmy mogli się z tymi faktami zapoznać. Pani prezes, chciałam powiedzieć, że pani miała okazję rozmawiać z pracownikami. Nie skorzystała pani z niej. Oskarżyła pani publicznie pracowników, oskarżyła pani pana Marka Niedźwieckiego. I proszę powiedzieć teraz, w jaki sposób pani chce w tej chwili rozmawiać na przykład z Markiem Niedźwieckim? W jaki sposób pani chce rozmawiać z panem Wojciechem Manem? W jaki sposób, z jakiej pozycji pani prezes, skoro pani tak tych ludzi potraktowała? A to są legendy Trójki, a pani jest tutaj, pani jest tutaj jakby w biegu gdzieś między jednym zajęciem a drugim. Oni poświęcili całe swoje życie tej firmie. Pani wchodzi, pani mówi, że teraz będzie pani rozmawiać, kiedy złożone są... Proszę? Kiedy mleko się już rozlało, kiedy złożone zostały wypowiedzenia. I kiedy ci dziennikarze zakładają już swoje własne radio, część przynajmniej. Ja mam takie wrażenie, że państwo tego w ogóle nie rozumieją, a jednocześnie też patrzę, że za państwem już nikt nie stoi. Dla mnie to jest w ogóle tragedia, że jest jakaś władza, która wsadza ludzi na jakieś stołki, każe im robić pewne rzeczy, a później ich zostawia. Tak, opuszcza i zostawia, tak jak państwa. To jest przerażające. Ja nie wiem, czy ja mam państwu współczuć, właściwie współczuję na swój sposób, bo jesteście, a jednocześnie obwiniam i uważam, że to jest karygodne, bo tak jak mówiłam, powinniście byli państwo zamknąć drzwi dla polityków i nie zgadzać się na to. Czy ja mogę jeszcze na chwilę, pani jedno. Przewodnicząca? Chciałem bardzo tylko, proszę pan jako Nowaś, osoba z boku, pan. Która miała dość takie emocjonalne wystąpienie, którego nie przewidywałem, ale chcę się do tego odnieść, na to, do tego, na co patrzyłem.
Chcę powiedzieć, że przez 16 lat pracy w radiu i też przez kolejne lata utrzymywania kontaktu z moimi koleżankami i kolegami z radia, to jest to, o czym mówił któryś z panów senatorów. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby pracodawca odwrócił się plecami do swojego pracownika. Zawsze nas broniono. To, co się tutaj wydarzyło, czytanie jakichś wpisów na Facebooku o tym, że wreszcie radio zostało zdekomunizowane, ja już to słyszałem za pana Czabańskiego, jak był prezesem. To znaczy, że państwo są totalnie nieumiejętnie do tego przygotowani, skoro ciągle nie mogliście zdekomunizować tego radia. Rządzicie 4 czy 5 lat i dalej ono jest pełne komunistów? Przestańcie robić z ludzi kretynów. A chciałem też na koniec dodać, że trochę zajęć z etyki dziennikarskiej wszyscy w radiu odebraliśmy. I jestem wstrząśnięty faktem, że prezes Polskiego Radia wykładała lub wykłada etykę dziennikarską. Wszyscy dziennikarze Polskiego Radia oblaliby egzamin u pani, bo mamy zupełnie inne priorytety. Pan redaktor Ordyński. Pani prezes, ja jestem wiceprzewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia, wiceprezesem Towarzystwa Dziennikarskiego, więc jak z racji tej funkcji, którą pełnię w Polskim Radio, powinienem otrzymać takie informacje. Pani mówi, że pani chce teraz rozmawiać. Przecież ja na Radzie Programowej, czyli wewnętrznym organie Polskiego Radia, pytałem wielokrotnie o los dziennikarzy. Otrzymywałem tylko butne odpowiedzi, że co mnie to obchodzi. Ja nie, to jest nie moja sprawa, to są autonomiczne decyzje kierowników redakcji. Pytałem, żeby nie było, że z jednego portfela. O redaktora Łukasza Warzechę pytał Rzecznik Praw Obywatelskich, pytałem ja. Pytałem o Agatę Kasprolewicz, powiedziałem, to różne nagrody ludzie dostają. Pytałem, dlaczego powiedziała pani, że nie będzie z żadnych zwolnień, kiedy obejmowała pani funkcję prezesa Polskiego Radia. Dariusz Rosiak, znakomity dziennikarz. No bardzo prosto, rozwiązano z nim z dniem 31 stycznia umowę o pracę. Hanna Maria Giza, mimo podpisania umowy na kolejny rok pracy, odebrano jej audycję w Dwójce radiowej. Anna Szewczuk, Czech, znakomita dziennikarka, która też Złoty Mikrofon. Tu, w Trójce dziennikarze, teraz chcecie państwo rozmawiać? Jeżeli nie chcieliście ze mną rozmawiać, członkiem wiceprzewodniczącym Rady Programowej, mówiliście, co mi do tego? No to nie przeceniam swojej roli ani swojej pozycji, ale uważam, że akurat Rada Programowa jest znakomitym gremium do tego typu dyskusji. Bardzo, bardzo dziękuję. Po jednym zdaniu, bardzo proszę państwo senatorowie. Senator Bosacki, proszę. Już wyłącznie. Ja mam do państwa dwa te same pytania, które wiele osób państwu zadawało i nadal na nie nie odpowiedzieliście. Do pana dyrektora Kowalczewskiego. Czy ktoś polecił panu lub sugerował panu lub wpływał na pana, żeby wysłać SMS-a, aby usunąć piosenkę Mój ból jest, twój ból jest lepszy niż mój w połowie nocy? To jest pierwsze pytanie. I do obojga państwa. Czy zdajecie sobie sprawę i czy robicie świadomie to, że niszczycie, czy jesteście grabarzami, bo kończycie proces, 5-letni proces niszczenia czy 4-letni proces niszczenia jednej z najważniejszych instytucji kultury polskiej, czyli programu polskiego, trzeciego Polskiego Radia. To, że pan jest wymieniany, pana SMS przez historyków będzie wymieniany obok instrukcji SB z 83 roku o tym, jak obniżać na liście przebojów Trójki przebój Lady Punk Mniej niż Zero, jego pozycję. Pani senator, albo pani, że za pani prezesury odchodzą ludzie tacy jak Mann, Kaczkowski i Niedźwiecki, którzy tam tworzyli polską kulturę od pół wieku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Matecka, jeszcze oddam państwu głos. Także. Szanowni państwo, jestem głęboko zażenowana jakby poziomem i sposobem próby obrony swojego stanowiska przez kierownictwo Trójki i
Państwo wykazaliście absolutnie brak przygotowania do dzisiejszego spotkania z nami, ale Państwo jako osoby decydujące w radiu musicie przecież doskonale wiedzieć i znać tą sytuację, która narasta od dłuższego czasu, a przynajmniej od stycznia tego roku, kiedy nie przedłużono umowy z Dariuszem Rosiakiem. Wy jesteście odpowiedzialni i musicie przeprowadzać permanentne analizy sytuacji tego radia i doprowadziliście do tego, że senator Rzeczypospolitej nie otrzymuje dzisiaj na tym spotkaniu odpowiedzi na swoje pytanie. Zadałam pytanie, dlaczego pan to zrobił, panie dyrektorze? Jeżeli jest pan w stanie dzisiaj odpowiedzieć, proszę odpowiedzieć. Jeżeli pana na to nie stać i obawia pan się konsekwencji, to rozumiem, jeżeli pan nie odpowie. Słuchalność w Polskim Radiu, to o czym pan mówił, jest na poziomie 5 punktów, a to oznacza, że gdyby dać wszystkim słuchaczom godzinę, to trójki słucha się tylko przez 3 minuty. I to jest najniższa słuchalność od roku 2000. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. No, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze, proszę odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że odpowiedziałem. Chciałem i chcę wyjaśnić tę sprawę do końca. Jeżeli jest notowanie na stronie listy przebojów trójki, tam są piosenki, bo to jest, dotyczy kilku piosenek, na swoich miejscach. I dlatego uważam, że skoro unieważnione zostało notowanie, to nie można grać piosenki i mówić, że z pierwszego, piątego, siódmego, ósmego. Czy ktoś na pana wpływał? Jeszcze raz to powtórzę. A ja jeszcze raz odpowiem, że nie rozmawiałem z nikim, z Krzysztofem Czabańskim, z przewodniczącym. Pytam, czy ktokolwiek, na przykład pani prezes albo ktoś inny? Nie. Nie, nikt na pana nie wpływał w tej decyzji, tak? Żeby usunąć piosenkę. Dobrze. Taka fatalna piosenka. Pan po prostu nie lubi tej piosenki. Proszę, proszę dać odpowiedzieć właśnie. Tak, proszę. Słucham. Cały czas pytamy. To samo pytanie cały czas składa. Ale ciągle na nie odpowiada, to chcę wyjaśnić. Może jeżeli nie pan Czabański, to może ktoś inny, no proszę tak. powiedzieć. Tak. Ale jeszcze jedno pytanie tu się rodzi, panie dyrektorze. Czy tak? robił pan takie rzeczy w przypadku poprzednich notowań list przebojów? Nie, ale to ja odpowiem od razu, że nie. Bo przecież ten system trwa już jakiś czas. Czy pan sprawdzał wiarygodność notowań list przebojów wcześniej, bo przecież na spotkaniach dowiadywał się pan, że system jest niedoskonały. Tutaj ja mogę odpowiedzieć za pana Nagle dyrektora, nie zainteresował się pan i doszedł pan do wniosku, że coś jest grubo nie tak w przypadku tego notowania? Już powiedziałem, że rozmawiałem z osobami, które mówiły, że już wszystko wygląda na to, że jest dobrze. Mówiłem, że pytałem wydawcę, jak po tych problemach, które były na początku roku. Mówiłem, że jeżeli tylko będzie coś nie tak, proszę, służę pomocą i... A zatem skoro wszystko było dobrze, to co pana skłoniło do reakcji tym razem? Mówię, bo były przypuszczenia, że coś... No ale niech pan powie, kto przypuszczał, to pan przypuszczał. Kto przypuszczał? No, pytamy się o to od dwóch bo godzin. Mówi pan, że pytał się pan zespół, czy jest wszystko dobrze i prosił pan o sygnały od zespołu, jeśli byłyby nieprawidłowości. Zespół, tu Bartek ma szereg maili przygotowanych i państwu senatorom je zostawi, w których zawarte są różnego rodzaju wątpliwości i informacje na temat tego, jak pracuje system oddawania głosów. Jeśli pan mówi, że pytał pan zespół i że zespół nie sygnalizował, a w tym przypadku zespół sygnalizował panu, że jest coś nie tak? No, no bo rozumiem, że, bo mówi pan, że zespół miał sygnalizować. W tym przypadku sygnalizował? No nie. No to kto panu sygnalizował? Ale mówię. Ale nie mówi pan, kto panu sygnalizował? Przepraszam. Prosto, no jakby czy da się panu, prościej to skonstruować. Kto panu to sygnalizował, proste. Panie dyrektorze? I ja...
Już powiedziałem, że miałem informację. Kto? Kto? Dyrektorze Tomaszu Kowalczewski, kto panu to powiedział? Pani senator, przepraszam, ale my przecież jesteśmy pan dyrektor... dziennikarzami i po prostu dokładnie. Lubimy konkretne dociekliwie, odpowiedzi. Dociekliwie pytamy, po prostu. I dopytujemy. Kto? Ja przepraszam, ale nie róbmy... Przepraszam. Panie redaktorze, nie róbmy tutaj wiecu. Pytania padły dziesięciokrotnie. Pan dyrektor nie jest głuchy. No, mamy nadzieję, że teraz odpowie. Chyba to, co powiedziałem, że w poniedziałek daliśmy notowanie i piosenka numer jeden, która była w piątek, powinna być na miejscu czwartym. I to jeszcze dotyczy kilku innych piosenek. Kto? No mówimy o różnych rzeczach, ale kto? Kto w piątek wieczorem do pana zatelefonował? Kto przysłał panu maila? Kto przysłał panu SMS-a? Jest jeszcze szereg innych sposobów kontaktu. Ja mogę to wymieniać godzinami, jak można z panem się skontaktować. Kto? Kto panu zasygnalizował? Niech pan chociaż inicjały poda. Kto powołał na dyrektora Trójki człowieka, który nie rozumie pytania kto? Tak. Pani prezes, na litość boską, niech pani zwolni tego człowieka. On nie rozumie podstawowych słów. Przepraszam, co będzie, jak... Dajmy odpowiedzieć dyrektorowi. Może, przepraszam, kto? Nie wszyscy naraz, dobrze? Bardzo proszę. Panie dyrektorze, wydaje mi się, że może ja pana spróbuję przekonać. Ma pan jakąś wyjątkową w tej chwili szansę, żeby powiedzieć, jak było naprawdę. Ma pan szansę przeciąć coś, co się dzieje złego w polskich mediach publicznych. Proszę może spróbować zdobyć się na odwagę, czy pani prezes, powiedzieć prawdę. Były naciski, zadzwoniła do mnie ta i ta osoba i być może wyjdziecie państwo z tego obronną ręką, z twarzą. Szanowni państwo, pan dyrektor odpowiedział na państwa pytania. Jako zapewne, jako każdy dziennikarz ma swoje źródła i państwo też jako dziennikarze chronią swoje źródła. Więc te kwestie, no może poczekajmy na wyniki kontroli. Wywołuje pani dziennikarzy, my mamy źródła, ale pan... Przepraszam. Jeszcze tak? Jeszcze głos pan chciał zabrać? Bardzo nie, ja chciałem tylko po prostu poddać wątpliwość to, czy wynik kontroli powie nam, kto poinstruował dyrektora Tomasza Kowalczewskiego o tym, że nagle po iluś miesiącach niedziałającego systemu mogą się pojawić jakieś nieprawidłowości. Kto? Ale nikt mnie nie instruował. To już chyba powiedziałem jasno. No, ale skoro pani prezes mówi, że masz swoje źródła, ale to mamy... znaczy, że poza zespołem, tak, któremu ufasz, dostęp do głosowania listy mieli też inni ludzie, którzy są twoimi źródłami, więc może wyjaśnij, kim są te źródła. Skoro najpierw mówicie, że ufacie ludziom, potem ich oskarżacie, że kłamią, a potem się okazuje, że są nagle jakieś źródła, które donoszą nocą, że coś było nie tak po tym, jak ta piosenka już została wyemitowana na antenie. Trochę te źródła zaspały, bo mogły dać znać przed 19, wtedy nie mielibyście tego problemu, ale naprawdę, to znaczy, że sytuacja chaosu w polskim radiu jest już taka, że są jakieś 4 zespoły, które liczą listę? No o czym my mówimy? Do jakiego rodzaju aberracji? Ja ci powiem, o czym mówimy. Jest taki wybitny film Bez znieczulenia i właśnie ja, nie znając komunizmu i rodząc się za późno, żeby mnie sprawdzano w radiu, czy mam złą kartę, więc nie mogę należeć do złogów komunistycznych, żebym się dowiedziała po prostu, jak to wygląda. Znałam to z filmu. No, dziękuję w ogóle życiu za tę szansę. Bardzo dziękuję. Ja przepraszam, ja podejmę przepraszam, jeszcze jedną. Pan senator się zgłasza do głosu. No, tak, zgłaszam się do głosu od paru minut. Dobrze. Zabierały osoby, które się nie zgłaszały, w związku z czym jeszcze raz się zgłaszam. Dlatego, że goście mają u nas zawsze pierwszeństwo. Zawsze tak jest na naszych komisjach. Proszę bardzo, panie senatorze. Dziękuję pani przewodniczącej bardzo. Ja jeszcze raz spróbuję dojść do tego, mimo państwa uporu, by tę prawdę ukryć. Co się stało, że pan wysłał SMS-a, o którym oczywiście wiadomo, jakiej piosenki dotyczy. Jeszcze raz pana pytam, czy jakiś polityk, pana szef w strukturach Polskiego Radia lub Radzie Mediów Narodowych wpływał na pana, sugerował,
lub wprost wydawał polecenia, aby ta piosenka zniknęła z anteny. A panią prezes pytam, czy jest pani wiadomo, czy wtedy było wiadomo, w piątek, sobotę, na temat tego typu nacisków? A jeśli nie, to czy przez 6 dni, które minęły od tego czasu, pani się dowiedziała, jaki był proces decyzyjny pana dyrektora odnośnie piosenki Twój ból jest lepszy niż mój? Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie i teraz jeśli pani prezes jeszcze zechce odpowiedzieć. Nic mi nie wiadomo o żadnych ingerencjach w decyzję pana dyrektora. Ani wtedy, ani później, ani teraz. A mi też nie wiadomo, by na mnie ktoś wpływał. Szanowni państwo, myślę, że nie ma co państwa dopytywać. Jeszcze pan Braun chciał, proszę bardzo. Ja chciałem tylko, ponieważ mówiłem w czasie posiedzenia o mechanizmach podejmowania decyzji w Radzie Mediów Narodowych, chciałem państwa poinformować, że właśnie dostałem SMS-a, że dostałem maila, że pan przewodniczący Czabański zarządził głosowanie dotyczące powołania nowego członka zarządu Telewizji Polskiej w osobie Jacka Kurskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to nikogo ani nie zaskakuje, ani nie ucieszy tutaj, przynajmniej nie wszystkich. Natomiast powiem, wracając do tematu i kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, tam obok też za chwilę ważna komisja. Po pierwsze, szanowni państwo, chciałam podziękować wszystkim gościom, ale przede wszystkim dziennikarzom Trójki, którzy dzisiaj tutaj byli z nami i opowiedzieli o tym, co się dzieje w firmie. Dziękuję państwu za to, że mieliście państwo odwagę. Za to dziękuję naprawdę, bo tej odwagi zabrakło panu Czabańskiemu, tym osobom, które są współodpowiedzialne za to, co się w tej chwili dzieje w Trójce. Chciałabym powiedzieć, że chciałabym pozdrowić tych dziennikarzy, którzy na państwa ręce, którzy nie mogli, z niektórymi rozmawiałam, niektórzy po prostu nie mogli nawet, wręcz nie mogli tutaj dzisiaj przyjść ze względu na swoje samopoczucie. Tak to określę, niestety. Bo szanowni państwo, mamy do czynienia z ludzkimi dramatami. Mamy do czynienia z ludzkimi dramatami i mamy też do czynienia z takim z przestępstwem wobec widza, wiernego widza tej Trójki. Mamy do czynienia z absolutnym zlekceważeniem tego widza. Ja to mówimy o tym, że Trójka, że to jest pogrzeb Trójki, to jest trójkobójstwo właściwie to, co oglądamy w tej chwili i to jest już zarznięcie tej stacji na zawsze. Jedyne, do czego mogłabym to porównać, to jest sytuacja, gdzie prezesi się zmieniają, a koniom rasowym jest coraz gorzej i porównuję w tej chwili tę sytuację w Polskim Radio do sytuacji w Janowie Podlaskim. Tak. Nie wiem, czy można pani przewodnicząca wpisać wnioski formalne od gości, ale ja bym chciał, dlatego że ja chciałem podziękować państwu za zaproszenie, bo jest jeden pozytyw, który wynika z tego spotkania. Otóż okazuje się, że Polskim Radiem rządzi Duch Święty, który wydaje dyspozycje i po prostu wysyła SMS-y, które są przekazywane dalej. Uważam, że doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o absurd, który ma miejsce w Programie Trzecim i jeżeli nas oglądano albo słuchano, to sami państwo mogli być tego świadkiem. Dziękuję bardzo, że mogłem tu być. To my bardzo dziękujemy. Jeszcze pan. Ja również chciałem bardzo podziękować i bardzo chciałem też pani podziękować za odczytanie pełnej listy osób, które odeszły w różnych okolicznościach i zazwyczaj faktycznie sami z Trójki. Odebrałem to jako apel poległych. Jestem głęboko emocjonalnie związany z większością tych osób, które nazwiska pani wyczytała i to im chciałem złożyć również hołd i podziękowanie za to, że trwali tyle, ile mogli.
I my się, jak już dziękować, to ja też bardzo serdecznie Państwu senatorom podziękuję, że mogliśmy Wam opowiedzieć, co dzieje się na Myśliwieckiej i jak robiona jest nam krzywda. Jak zabiera się nam radość wykonywania swojego zawodu najlepiej, jak tylko się na świecie potrafi. A jednocześnie dziękuję Państwu, a Państwu chcę podziękować, chociaż tak nie do końca, bo nie dowiedziałem się. Po pierwsze, kto Panu przysłał ten sygnał, że coś jest nie tak z listą przebojów, a po drugie, czy wcześniej Pan dostawał też takie sygnały? Kto Panu w ogóle sygnalizuje różne rzeczy o tym, co się dzieje w Trójcy? Dziękuję bardzo. To może bardzo, ja tylko też, przepraszam, bo żeby tak, było symetrycznie, jestem jedyną kobietą w tym gronie. Jeszcze pani redaktor, żeby zakończyła. Proszę ja bardzo. W takim razie chciałam w imieniu wszystkich tych, którzy nie dostali i teraz, i w przyszłości szansy na pożegnanie się ze słuchaczami Trójki, bardzo słuchaczom podziękować. Mam nadzieję, że chociaż w ten sposób ta informacja dotarła. Mam wniosek formalny. Bardzo, bardzo dziękujemy też. No my się dołączamy jakby do tych podziękowań dla widzów Trójki i przede wszystkim dla tych dziennikarzy i wyczytanych i niewyczytanych, bo mamy już dziennikarzy emerytów, którzy kiedyś pracowali w Trójce, nie są już pracownikami. Mamy tych, których mamy w takiej naprawdę wdzięcznej pamięci, tych ludzi, którzy tam byli. I chylimy czoło przed nimi. I życzymy wszystkim zmian w mediach publicznych, tak mi się wydaje. Wniosek formalny, proszę, pan marszałek. Pierwszy to przejęcie tych wszystkich materiałów pisemnych, o których państwo powiedzieli, tak, przez komisję i zaliczenie to jako dokumentów komisji. To jako dodatkowe dokumenty z tego posiedzenia. To jest raz, dwa. Uważam, że komisja powinna się zwrócić do pana Krzysztofa Czabańskiego o odwołanie pani prezes i pana dyrektora. Ja uważam, że państwo powinni złożyć rezygnację, żeby ratować Trójkę, ale nie widzę z waszych wypowiedzi takiej chęci. W związku z tym uważam, że komisja powinna zaapelować oczywiście do pana przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, który ma takie uprawnienie, o odwołanie pani prezes i także z sugestią o odwołanie pana dyrektora. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest wniosek formalny. Myślę, że w pierwszej części ona jest oczywista, jeśli chodzi o dołączenie tego dokumentu. Natomiast teraz poproszę członków komisji, którzy są w tej chwili obecni, o przegłosowanie wniosku formalnego. Ale jeżeli nie ma sprzeciwu, co w stosunku do tego wniosku? Dobra, okej. Uznaję, tak, nie widzę sprzeciwu, nie słyszę. Rozglądam się, nie widzę sprzeciwu. W takim razie wystosujemy odpowiedni list do pana Czabańskiego. Bardzo dziękuję państwu za uwagę, za obecność. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję.